Boże kochany, co się tutaj stało? 1 lutego wojska niemieckie przekroczyły granicę z Polską. Co tu się dzieje? Jakim cudem Chińczyk się zdesantował na Japonię? Historyk, koopy, różnego rodzaju rzeczy, moi drodzy, i tak dalej. Wszystko jest. O, to będzie ciekawa taktyka Niemiec. Ani nie medy, ani nie lighty, moi drodzy, heviki i fightery napierdzielają. Ulepszony mały płatowiec, moi drodzy, heviki zrobione. Okej. Okay. Słowacje zajęły Węgry. Tak się robi często na historyku, nie? 90% Japończycy ugrzęzną w Chinach. Na 90% tak naprawdę Japończycy ugrzęzną, bo nawet Niemcy, mi się wydaje, im tego nie przefuszują. Z Rumunem. 100% tego nie przejdą. Chińczycy mają taki stack dywizji i spam, stary, że to jest, zobacz, chłopie, no, to będzie taki spam i stack, że to jest niewyobrażalne. Ja się dziwię, że on w ogóle wwalił 22 fabryki w broń. Przecież on sobie otwiera teraz, chłopie, holowaną artylerię, dodaje tam 3 fabryki, do pelotki 3 fabryki i niech one się zaczynają bujać i on za pół roku, za rok może normalnie, chłop, sobie, kolego, dodawać już support equipment, nie? I te dywizje będą o wiele mocniejsze. Ale z tego, co widzę tutaj, to nawet zdobyli terytorium, odbili. Okej. Okay. Tutaj się chcą przebijać, ale tutaj Chińczycy nie chcą walczyć w tej prowincji. A na eneba.com możecie kupować tanio klucze do gier. Link w opisie. Towarzysze, bracia i siostry polskiego narodu. Polska nie chce oddać Gdańska. Styczeń 40 roku, tylko i wyłącznie dlatego, bo Wąsaty malował jeszcze obraz. Towarzysze, robi się goździsko. Dzikie goździsko, nie? Dzikie goździsko. Rzesza Niemiecka wypowiada wojnę. Celem jest Polska. Halo, halo? Eta Moskwa. Nie, przepraszam, zły roleplay. Halo? Tu mówi Warszawa. 1 lutego wojska niemieckie przekroczyły granicę z Polską. Chwała Polakom walczącym. Chwała walczącym Polakom i chwała Polakom, którzy zdecydowali się bronić swojego narodu, a nie uciekać do Rumunii. Niemieckie czołgi ciężkie, Panzerdivision pod dowództwem generała Fedora von Bock, właśnie szturmują polskie fortyfikacje graniczne. Boże kochany, co się tutaj stało? Halo, 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 jakim cudem? Przecież Chińczyk ma 9 zniszczonych niszczycieli. Halo, halo, co się tu wydarzyło? Jakim cudem, co? Jakim cudem Chińczyk się zdesantował na Japonię, która ma 4 lotniskowce i 6 pancerników? Co tu się dzieje? Pełna goń, co tu się w ogóle, halo, halo, co tu się, no way, nie. O mój Boże, nie! Gracz Niemiec spauzował rozgrywkę, jest szturm na Warszawę. Nie wiem, co się dzieje. Jezus Maria, czy naprawdę Chiny? Boże kochany, on go skapitulował! Nie zastawię Japonii, pokorna i ty. Boże kochany, gracz Chin chyba totalne MVP wygrał właśnie w tym momencie. Boże, Boże. Jezus, on może flotę Japończyka zabrać teraz całą. Przecież jak on mu flotę zabierze, to Chińczyk będzie mógł ze Stanami walczyć na morzu. Co się tu dzieje w ogóle? Boże kochany. Nie, nie. Japonia szybciej upadła niż Polska. Boże kochany, Boże. A on go zmarionetkował po prostu. Okej, okay, okej. Okay. O mój Boże, moi drodzy, powiem wam szczerze, że Rumunia się wbiła w Polskę od pleców, a Niemcy mają czołgi ciężkie. Nawet były planowane desanty lotnicze, ale tutaj bardziej logistyka. Bardziej Niemców zatrzymała polska infrastruktura i logistyka niż, moi drodzy, uwaga, niż armia polska. Jezus, co tu się dzieje? Klika KG? Klika KC. Okej, okay, klika KC się wyzwoliła i oni będą do aliantów dołączać, ta klika KC. Ja wam to mówię, nie? Chiny mogą do aliantów dołączyć w 41 roku, nie? Albo do ruskich. A w Polsce na razie bez zmian. Niemieckie czołgi znalazły teren i miejsce na breakthrough. Właśnie w tym momencie będą starali się okrążyć Warszawę. Gracz polski panikuje, ale pamiętajcie, że on ma jeszcze drzewko, moi drodzy, na uchodźstwie do gry w razie czego i tak dalej. Panowie, niemieckie uboty zaczęły polowania na tych terenach. O kurde, dzieje się. Oni próbują ich złapać, ale wątpię, że uboty niemieckie będą do złapania aż tak łatwo. Tutaj widzę, że no jest, jest. O Jezus, ile Deutschland ma ubotów. Boże kochany, całe to jest okrążone. Cała cieśnina, nie? Kurde. Jest oblężenie Warszawy, moi drodzy. Tu mówi Warszawa. Oddziały niemieckie wdarły się na Wolę. Czołgi niemieckie wjechały już do głównego, do centrum. Jeszcze Polska nie zginęła. No i właśnie zginęła. Warszawa odcięta. Przecięli ją czołgami ciężkimi. Walka trwa. W Chinach bez zmian, moi drodzy. Chiny się zjednoczy... Jezus, oni będą mieli kory, wszystko, miliony manpowera. Powiem wam tak szczerze, że wydaje mi się, że Chińczycy, jakby to powiedzieć, będą mieli ogromny wpływ na zatrzymanie Niemiec. Upadek Warszawy, moi drodzy. Polska kapituluje. Polska kapituluje. Za niedługo będzie dzielenie terenów i wojska niemieckie będą zmierzały już na granicę, moi drodzy. Ominięcie linii Maginota. Okej. Okay. Dobra, jest pokój. Włączamy prędkość 4. Niemcy ruszają, moi drodzy. Złamali neutralność Holandii. Prawdopodobnie po złamaniu neutralności Holandii z
zdobyciu jej będzie dopiero łamana neutralność Belgii i Luksemburgu. No i moi drodzy, mamy to. Belgia dołączyła do aliantów. Niemcy przesuwają się coraz do... O Jezus, dominacja niemiecka nad Beneluxem jest stuprocentowanie. 5000 maszyn w powietrzu obecnie. Będzie zniszczenie. 600 maszyn bliskiego wsparcia w różnej rodzaju postaci i czołgi niemieckie wchodzące. Prawdopodobnie oni będą chcieli zająć te tereny. Włochy niedługo prawdopodobnie dołączą do wojny, bądź po upadku Francji. Zobaczymy. Jest wszystko podzielone. Zobaczmy perspektywę aliantów. Alianci się bronią i się ustawiają tak naprawdę. Anglicy wracają. Mogą mieć 24 dywizje we Francji, jeżeli mają tylko na to ochotę. Zobaczymy, jak to wygląda. Belgia zostaje dopchana. Dobrze, Belgia została złamana, moi drodzy. Teraz przygotowanie niemieckiego Wehrmachtu do inwazji na Francję. Nigdy gracze Luksemburga nie jedzą, ciekawe, bo tutaj jest fajna kolej i punkt zaopatrzeniowy. Tak naprawdę zastanawiam się to, czy to jest jakaś technika, taktyka, cokolwiek. A nie, jednak dobra, jednak wchodzą. Okej. Myślałem, że też odpuszczą. Okej, Niemcy rozpoczynają ofensywę, moi drodzy. Dominacji jeszcze stuprocentowej nie mają. Walka trwa w powietrzu. Niemcy mają bardzo mocne maszyny, z tego co widzę, ale walczą naprawdę mocno. Jest aktualnie ofensywa, jest atak. Niemieckie czołgi ciężkie, moi drodzy, atakują na te prowincje i będzie to ciężko zatrzymać. Zobaczmy na dywizję Francuza. Pchaj rurę, towarzysz. Okej, dobra. Niemcy chyba prawdopodobnie będą robić breakthrough. Będzie chyba przebicie zaraz, z tego co widzę. Dywizje angielskie dołączyły do dywizji. Stent, moi drodzy, we Francji zostaje odpalony teraz. Chyba wiedzą, że tych niemieckich czołgów raczej nie będzie dało się zatrzymać. Powietrze jest żółte, ale alianci mają ogrom maszyn, moi drodzy. Nad Francją aktualnie po obu stronach ściera się ze sobą, no około, powiedzmy, bardzo blisko jest do osiągnięcia limitu 10 tysięcy maszyn, powiedzmy, nie? W sensie nawet nie chodzi o osiągnięcie limitu jakiegoś, tylko po prostu Niemcy tutaj robią mocną zadymkę w tym, nie? Tak naprawdę. Niemcy robią niezłą zadymkę i Anglicy dużo tracą. Tak na serio. Nie no, Niemiec mi się wydaje, będzie pukał. Bez problemu. Niemiec, moi drodzy, wszedł w bitwę. Jedna prowincja Francji przełamana, właśnie druga zostaje przełamana, też tak naprawdę. Niemieckie czołgi ciężkie, moi drodzy, wbijają się coraz głębiej. Dunkierka chyba będzie grana, tak? Z tego co widzę. Czy będzie okrążenie wojsk francuskich pod Dunkierką? Oto jest pytanie. Bardzo blisko do tego przejścia jest, ale czy to się wydarzy teraz? Prawdopodobnie tak, bo niemieckie czołgi... O Jezus! Jest Dunkierka, moi drodzy. Anglicy w Dunkierce z Francją. Prawdziwy historyk. Niemcy szturmują Calais. Dywizje aliantów cofają się do Dunkierki. Jeżeli uda im się uciec, to może być, moi drodzy, naprawdę dosyć dobra wiadomość dla aliantów. Ale nie wiem szczerze, z tego co widzę, to dzieje się. Teraz Niemcy prawdopodobnie podciągną logistykę. Dunkierka pada i wojska angielsko-francuskie zostają okrążone i odcięte na południu od Dunkierki. Teraz będzie prawdopodobnie podciągnięcie logistyki przez Niemcy i dopiero później będzie reszta operacji Fall Weiss planowana i inwazja na Paryż. Ale zobaczmy teraz na perspektywę Francuzów. To źle u nich nie wygląda, tak naprawdę. Bunkry są zrobione, jest ofensywa niemiecka, gdzie nawet Francuzi są w stanie z Anglikami to zatrzymać, ale nie są w stanie... Są w stanie chyba spenetrować te dywizje. Okej. Okay. Powiem wam szczerze, że dziwnie, nie? Dziwnie. To dywizje angielskie chyba są w stanie przebić czołgi ciężkie, niemieckie, ale tutaj naprawdę, jak już jest większość... Oj. To już jest oj, jak ta organizacja Francuzom, moi drodzy, spływa w sekundę dosłownie. Dosłownie w sekundę. I jest wejście ogromne, tak naprawdę. Mamy też początki i zalążki bitwy o Afrykę. Widzę, że tutaj, moi drodzy, Indie i Kanada, nie, Kanada głównie, i Australia przybyły do Afryki, próbują puszować Włochów. Francuzi z drugiej strony za to szturmują Włochów, moi drodzy. Czy Francja zdobędzie Trypolis? Kurde, Niemcy będą musiały się streszczać, bo Włochy Afrykę przegrają. Włochy przegrają Afrykę i nie będzie przyczółka dla Niemiec do wylądowania, moi drodzy, tak naprawdę. Francuzi starają się bronić za wszelką cenę, lecz nie wiem, czy to im coś da. Spowalniają Niemcy, to na pewno. Niemcy nie będą aż takie, że tak powiedzmy, jurne po zatrzymaniu się w paru prowincjach. Tutaj też bardzo dobrze działają forty, chyba, jeżeli są zbudowane. Tu jest prowincja poziomowych fortów, ale, moi drodzy, Niemcy uzyskują już coraz bardziej klarowną dominację w powietrzu, jeżeli chodzi o Francję. Jest coraz bardziej zielono. Dywizje francuskie cierpią tutaj kary i angielskie ze względu na lotnictwo, to zawsze coś daje. I, moi drodzy, możemy się chyba spodziewać naprawdę mocnej inwazji Niemiec. Przegapiłem to, ale właśnie rozpoczęła się inwazja wojsk, moi drodzy, artylerii Jugosławii. W ogóle atakują Greków. I Grecy, o dziwo Grecy, moi drodzy, nie dostali, moi drodzy, wsparcia od aliantów. Anglicy, nikt, pomimo że zobaczcie, że stoją na attrition w Afryce, to myślałem, że jednak wsparcie dostaną, nie? Tak naprawdę. Ale wsparcia nie dostali. Tutaj też się dzieje, co się ma dziać. Jeżeli chodzi o Francję, no to Niemcy cały czas próbują złamać ten opór brytyjsko-francuski i są bardzo blisko. Naprawdę są bardzo blisko. Tutaj będzie jedna wielka bitwa, która przesądzi o losach tego frontu. Fiu, fajna armada.
lata. Sikasz tym? Takim sprzętem można zabić. Moi drodzy, Niemcy robią ofensywę dalej i próbują i nawet przebijają. Anglicy mądrze starają się pinować, ale jednak wydaje mi się, że niemieckie dywizje będą za silne na Francuza i będziemy mieli kapitulację Francji niedługo. Moi drodzy, Afryka zostaje kompletnie wygrana przez aliantów. Moi drodzy, Włochy zostały wypchane z Afryki. I Niemcy robią olbrzymie breakthrough, moi drodzy. Francuskie i angielskie linie obronne się łamią pod naporem ciężkich niemieckich czołgów i lotnictwa Wehrmachtu, czyli Luftwaffe. Dominuje całkowicie Francję i jest przebicie. Mamy rozerwanie frontu, zobaczymy, jak Niemcy będą w stanie to wykorzystać. No, moi drodzy, dla aliantów nie wygląda to zbyt wesoła. Niemiecki Wehrmacht właśnie łamie defensywę aliantów, prowincja po prowincji, metodycznie. Jest przebicie kolejnej prowincji, moi drodzy. Wehrmacht zdobywa kolejne ziemie przy Paryżu i oj, północ przełamana. Koniec, moi drodzy. Wehrmacht przełamał Francję. Bajo. Oj, moi drodzy. Nie spodziewałem się przebicia z tej strony. Niemcy wchodzą bardziej od strony północnej, tym bardziej, że jeżeli zajmą Dieppe, to ich sytuacja, moi drodzy, zaopatrzeniowa, bo tak, supply habik, porcik, wszystko. Tutaj się już ciągnie, moi drodzy, kolej. Będzie przebitka, będą chyba Niemcy szli po okrążenie Paryża. Oj, moi drodzy. Kłopoty Neumanna. Francuski front zostaje przełamany. Francuzi na południu nie mają zbytnio odpowiedzi przy Tourès. Ledwo nadganiają. Z tego co widzę, jeżeli czołgi bądź cokolwiek się rozjedzie, jednak francuskie dywizje się cofają. Obrona Paryża trwa do ostatniego żołnierza, ale Niemcy napierdzielają na całym froncie. I powiem wam szczerze, że jeśli chodzi o lotnictwo, to Luftwaffe wydaje mi się tutaj siłą dominującą. Strasznie poniszczyli niemieckie lotnictwo. Oj. Moi kochani, strasznie poniszczyli brytyjskie lotnictwo i resztę. No i wydaje się, że będziemy mieli za niedługo kapitulację Francji. Moi drodzy, pierścień zaciska się już coraz bardziej koło Paryża. Z tego co widzę, dzieje się naprawdę nieciekawie dla aliantów. Czy Francja podzieli swój los? Luty 41 roku wojska Wehrmachtu utknęły we Francji i logistycznie, jeżeli chodzi o zdolności bojowe. Stalin zaciesza już ręce razem ze mną. Znaczy nie, żebyśmy byli kolegami. Chodzi po prostu o to, że Stalin zaciesza ręce, bo właśnie stało się to, czego się spodziewał, czyli Niemcy utknęły lekko we Francji, a on ma więcej czasu na przygotowania. Oj, mamy bitwę o Paryż, moi drodzy. Niemieckie czołgi ciężkie zengage'owały piechotę przeciwnika. Anglików prawdopodobnie niedługo już wyprą. Niemieckim czołgom też kończy się organizacja. To nie jest taka jednoznaczna bitwa i powiem wam szczerze, że na razie jestem zdumiony defensywą Francji, Anglii i wszystkich krajów sojuszniczych. Last standów leci milion w tej Francji, byleby tylko przetrzymać niemieckie czołgi. Kontrofensywa wojsk francuskich pod Paryżem, moi drodzy, chyba skończy się tym, że zajmą prowincję. Co jest? Nie, Niemcy z Torga, nie? Panowie, Niemcy doślą tu wsparcie na pewno. Rouen padło, właśnie zostało zajęte przez niemieckie czołgi ciężkie. Ruch na północ, panowie. Ruch na północ czołgów niemieckich. Chyba będzie dopchanie do rzeki teraz, tak naprawdę. Chyba będzie dopchanie do rzeki i ja nie wiem, czy oni to przebiją. Prawdopodobnie, zobaczcie, lotnictwo zielone niebo, ale nie na tej prowincji, którą trzeba, moi drodzy. Kasów i, moi drodzy, myśliwców na północy rozstawionych nie ma, więc Niemcy dużych bonusów ze względu na dominację powietrzną nie otrzymują i nie korzystają z nich aktualnie. Moi drodzy, czołgi ciężkie Afryki przybyły do Francji, ponieważ jest już rok 41, lejce puszczają dosłownie i powiem wam szczerze, no szykuje się chyba aliancka kontrofensywa tak naprawdę. Dywizje czołgów i sił pancernych Afryki Południowej właśnie w tym momencie szturmują pozycję Rommla. Okej, moi drodzy, front nabiera nowego znaczenia, że tak powiem. Kontrofensywy, ofensywy Niemiec, całkowita dominacja niemiecka. W powietrzu jest całkowita, moi drodzy, całkowita dominacja niemiecka jest w powietrzu, całkowita. Bardzo mała ilość kasów, albo je oszczędzają, albo nie są w stanie zdążyć z produkcją. Nie mają amelinium w ogóle, bardzo dużo supplies'ów brakuje na Niemcach. Chromu, wszystko jest topione. Jest nieciekawie. Mamy to! Niemiecka grupa pancerna, moi drodzy, pod dowództwem Heinza Guderiana właśnie przeprowadziła, moi drodzy, przebicie i nie wiem, czy oni ich dogonią, alianci. Sabotaże poszły masowe przemysłu i infrastruktury. Koleje tutaj też nie wyglądają zbyt dobrze dla Niemca. Produkcja też nie jest zlecona. Czołgi się werbują. Tutaj jest nawet przebicie i powiem wam szczerze, Niemcy wymęczą tą Francję, ale raczej ją zdobędą, nie? Paryż został odkrążony i odcięty przez wojska Wehrmachtu, moi drodzy, angielskie, francuskie. Dominium Kanady i Indie właśnie zostają spacyfikowane przez wojska Guderiana i właśnie Paryż, moi drodzy, upada. Chwała Wielkiej Polski jest wieczna. Istnieją tylko dwa kraje na świecie, Polska i zagranica i kraje szatańskie.
Polska powinna zaanektować Unię Europejską, bo jest antychrześcijańska ta Unia. Taka jest prawda i nie o to Sobieski szarżował z koniami pod Wiedniem. Pozdro. A tak na poważnie, no to będzie zajęcie, moi drodzy, Paryża w tym momencie już. Raczej bez problemu i przy niemieckiej dominacji powietrznej to raczej będzie już bajo-bajo, nie? Moi drodzy, węgierski desant powietrzny, węgierski, uwaga, uwaga, węgierski desant powietrzny, Brytyjczycy zatrzymali ten desant powietrzny, ale dalej Węgrzy lądują. Co się dzieje, moi drodzy? Węgierski desant powietrzny na Francję tylko po to, by ją skapitulować i ją dobić. Naprawdę. I Niemcy mają kolaborację już we Francji, ale nie udało im się zmusić do kapitulacji, moi drodzy, Francuzów. Anglicy z Francuzami odratowali sytuację. Paryż upada i tak dalej. Bardzo ładna próba ze strony Osi. Brawo dla Osi, naprawdę. Pierwszy raz użycie wojsk spadochronowych, jeżeli chodzi o wojny widzów, tak naprawdę. Jestem dumny, że ktoś w ogóle bierze te wojska pod uwagę. I teraz, moi drodzy, idzie aliancki breakthrough tutaj na Niemcy. Robi się nieciekawie. Czy Paryż zostanie odbity przez czołgi ciężkie z Afryki? Tego typu? Takie rzeczy w tym wieku? O tej godzinie? Mamy upadek Paryża, moi drodzy. Japonia żąda Indochin. Mamy upadek Paryża. Prawdopodobnie będziemy mieli Francję Vichy za niedługo. Na to wygląda. Chociaż Francja ma jeszcze punkty kapitulacji i tak dalej. Niemcy ruszają na całym froncie. Alianci tutaj, jakby to powiedzieć, no chyba opadły emocje, jeżeli chodzi o obronę. Niemcy robią breakthrough. Niemcy zrobiły przebicie całkowite, tak naprawdę. I tutaj już Francja nie zatrzyma tego. Mi się wydaje, że niemieckie czołgi już bez attrition ogromnego będą łamać bez problemu. I tutaj będziemy mieli kapitulację. Francuzi się wycofują za rzeki. Wszystko jest ostrożnie urobione. Francuzi się pilnują też od desantów powietrznych. Moi drodzy, mamy brytyjski desant na Sycylię. Brytyjczycy otwierają drugi front i to dosłownie na południu. Włosi pędzą tam z dywizjami. Nie widzę wojsk niemieckich. Widzę tylko wojska aliantu. O Jezus, moi drodzy, czy Syrakusy zostaną zajęte przez Włochy? To jest właśnie minus wygrania Afryki przez aliantów dla Osi, dla państw Osi. Oni mają teraz wolną rękę na Morzu Śródziemnym. Grecja jeszcze stoi. Grecki Spartan nie przepuści najeźdźcy. I chyba będzie wycofanie się, moi drodzy, z Sycylii. A we Francji, jak to we Francji, jest już coraz gorzej. Niemcy osiągnęli, moi drodzy, głębię strategiczną i to dosyć potężną. Przemysł ruszył, niemieckie wojska będą bardzo silne. Straty obecnie w tym konflikcie to 1 500 000 do 1 600 000. Wyrównanie, moi drodzy, wyrównanie. Mają ich, nie? Niemieckie formacje pancerne ich wyhaczyły. Ciężka dywizja czołgów francuskich i, moi drodzy, hydraulicy od towarzysza zostali okrążeni. I teraz francuskie dywizje pchające i przepychające rury zostały odcięte. Prawdopodobnie to już jest koniec. Ale zobaczmy na Stalina. Stalin, człowiek ze stali. Bardzo dużo fabryk. Jezus, jego przemysł będzie nie do zatrzymania obecnie. Przygotowania na Barbarossę. Stalin sobie siedzi na chillerce, nie? Dosłownie. Moi drodzy, bohaterscy Francuzi właśnie odcięli człon wojsk niemieckich. Naprawdę, 6 niemieckich dywizji piechoty zostało odciętych przy Nantes i jednak Francja nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, nie? Ale chyba tutaj Francuzi zostaną przełamani, żeby te dywizje odbić. Niemcy tracą 6 dywizji prawdopodobnie we Francji obecnie. 5 już jest. Dobra, Niemcy nabrały, moi drodzy, wody w żagle, czy wiatru w żagle, jak to się mówi, i robią breakthrough na północy. Tym razem, moi drodzy, historia i mapa koloruje się na naszych oczach. Patrzymy teraz z drona, oczywiście, użyczonego od NATO i niemieckie czołgi pancerne okrążone. Niemieckie formacje pancerne zostały odcięte w Czesburgu, tak naprawdę, i w Afryki czołgi tutaj, które jadą spod Paryża, właśnie prawie odcięły główny trzon sił niemieckich. Co tu się dzieje? Niemieckie czołgi ciężkie, moi drodzy, odcięte w Czerburgu, co, czy jakkolwiek się to nazywa, odcięci Niemcy. Co tu się dzieje się? Dlaczego się dzieje się? Niemcy uciekli drogą morską. Dobrze, udało im się wycofać maszyny, ale to było ciekawe. 11 dywizji niemieckich tutaj się broni, nie? Dominacja jest 100%, ale zobaczcie, alianci mają na północy dominację, nie? Niemcy lotnictwa dzielić nie. Niemieckie dywizje zostały okrążone na południe. Kolejne ponad 10 dywizji trafia do kotła i zostanie wyeliminowane przez wojska aliantów. Jednak nie w ostatniej chwili niemieckie czołgi ciężkie, moi drodzy, odbijają te wielkie okrążenie. Nareszcie front zaczyna się nam wyrównywać. Bardziej mi się wydaje na korzyść Niemiec, mimo że jestem ogromnie teraz w szoku, co się tu dzieje. Jak wygląda ten konflikt? Niemieckie czołgi ciężkie się obudziły. Tak naprawdę. Moi drodzy, jeżeli Stany Zjednoczone dołączą do wojny, to naprawdę jest koniec gry. Stany Zjednoczone są gotowe jak nigdy. Jezusie z Nazaretu! Boże kochany, dobra.
ile demokracji czeka na Niemcy, to oni sobie nie zdają sprawy. W mojej opinii Niemcy poniosły tak duże straty sprzętowe we Francji, że Barbarossa, oj, to może być bardzo źle. Bardzo zła może być Barbarossa, nie? Oj, 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 oj. Związek Radziecki robi, moi drodzy, eliminację faszyzmu na Zachodzie. O mój Boż, o mój Boż. Jezus, jak ja widzę, co czeka na Niemcach w Londynie. Jezus, chłopie. Heviki, 70 tysięcy innych krajów, Marines. Co tu się dzieje, nie? Co tu się dzieje? Niemiecki breakthrough na południu. Nie wiem, czy coś zmieni, tak naprawdę. Nie jestem święcie przekonany, czy to coś da. Tutaj starają się Niemcy troszeczkę dojść. Dion odpuścili, a to jest punkt zaopatrzeniowy. Zobaczymy. Tu jest obrona, tu jest atak. Wszyscy atakują. Hiszpania przebyła do Francji. Hiszpańskie dywizje czołgów średnich, moi drodzy, zaczynają działać też, prawdopodobnie. Teraz zaczyna się ruszać front, teraz się zaczyna ofensywa. 41 rok, moi drodzy. I zobaczcie, co na nich czeka w Wielkiej Brytanii. Nawet polskie dywizje, moi drodzy, czekają na wyzwolenie. Moi drodzy, poleciał desant na Greków. Bułgarzy wykonali desant na Grecję, żeby wyłączyć jednego alianta z wojny. Grecja była sama, bez wsparcia aliantów tak naprawdę, tylko AI jej pomagało i tak bardzo dużo się, moi drodzy, bardzo długo się utrzymała Grecja. Tutaj szapoba. Ale tutaj już raczej dywizje bułgarskie i reszta wojsk jugosławsko-bułgarskich tą Grecję zepchają. Grecja kapituluje, moi drodzy. Spartanie zostali pokonani. Dużo tu dywizji zwolni osi, tak naprawdę. Jest, moi drodzy, hiszpańskie czołgi średnie. Jak głupio to nie zabrzmi. Razem we współpracy z niemieckimi siłami pancernymi wyciągnęły te Francję. Dosłownie. Lecz w mojej opinii Niemcy są tak gospodarczo, w sensie rozjechane i mają takie straty w ogóle w lotnictwie, że operacja Barbarossa może się nawet nie rozpocząć albo nie dojść do Brześcia, nie? Tak naprawdę. Zobaczymy. Moi drodzy, powstał sojusz Związku Radzieckiego i Chin. Barbarossa się na pewno nie uda. To mamy już pewność. Dobra, czekajcie. O, mamy to. Francja kapituluje 7 stycznia 42 roku, moi drodzy. Tak naprawdę. Teraz będzie czyszczenie frontu i prawdopodobnie powolne przygotowywanie do Barbarossy. Niemcy będą starali się nadrobić w ogóle supplye, wszystko, bo oj, może być bardzo ciężko, nie? Zaczyna się. Niemcy mają pakt Ribbentrop-Mołotow. Wojska niemieckie przekraczają granicę. Nie wiem, czy to jest dobry moment dla Niemiec. Naprawdę stratowo, oj, ale zobaczymy. Tak naprawdę. Związek Radziecki jest w wojnie. Niemcy dochodzą już do sowieckiej ściany, moi drodzy. Zajęli Krzywy Róg i będą zmierzali w kierunku Bramy Smoleńskiej, na której już stoją chińskie czołgi średnie. Chińskie tanki stoją w Witebsku i w Smoleńsku już. Okej, moi drodzy, this is happening right now, this is happening right here. Bułgaria ląduje na Krymie swoimi wojskami i w Kerczu. Kercz został pusty? Jeżeli Sewastopol upadnie albo dywizje bułgarskie z Kercza połączą się z resztą wojsk bułgarskich, to będzie oj, dali bomba, moi drodzy. Dominacja powietrzna Niemiec na Ukrainie jest ogromna. Bułgarzy aktualnie nie wiem, dlaczego opuszczają Kercz. Nie mam pojęcia, ale jeżeli zwolnią to będzie tragedia, bo tutaj można nasrać dywizji i ruszyć. Obecnie wojska sowieckie odpaliły force attack, stojąc w porcie zamiast last standa, czyli widzę, ręce się muszą trząść teraz niemiłosiernie, jeżeli nie trafili w ten klawisz, z tego co widzę. Naprawdę jest nieciekawie obecnie dla Sowietów. Krym zdobyty, Niemcy pod Bramą Smoleńską, niemieckie czołgi, moi drodzy, ciężkie, korzystają z sytuacji, że Stany Zjednoczone nie mogą dołączyć jeszcze do wojny przez napięcie. Właśnie rozpoczyna się bitwa o Witebsk, bitwa, która może zadecydować o losach frontu wschodniego i o tym, czy będziemy mówili po polsku w Polsce, czy po niemiecku. A Bułgaria kontroluje prawie cały Krym. Nie sądziłem, że to powiem, ale bułgarski desant na Krym okazuje się dla mnie czymś dzikim i czymś dziwnym. Spóźniona Barbarossa, moi drodzy, ale jednak jest. Niemcy biją się o Bramę Witebską i jest szturmowany też Kijów. Sowieci przyjęli stricte defensywną strategię i, moi drodzy, czołgi chińskie, obecnie wjechały na Krym i ratują, moi drodzy, Sowietów z oblężenia krymskiego. Czołgi chińsko-sowieckie właśnie wbijają się na Krym, żeby uratować Sowieta. Tylko na historycznych wojnach widzów, przypominam. Takie rzeczy. Ujujujujujujuj, 24 rumuńskie dywizje. Dywizje fembojów, złodziei, moi drodzy, właśnie tu są, a tutaj czołgi chińskie. Jezus, ej, ale kontra. O Jezusie, ale hełmy lecą. Jasny gwint, moi drodzy, oni ich wypalają tutaj. Mamy upadek Kijowa. Te 40 dywizji osi w tych prowincjach. One płoną, te dywizje. One płoną. Rumunie przeszli, ale oni spłoną. Chyba że stąd uciekną. Wycofują się, uciekają. Kijów upada. Mamy, moi drodzy, dołączenie Stanów Zjednoczonych do wojny. Oj, moi drodzy, a wiecie, co się dzieje w Anglii?
Ptaki latają kluczem, tak naprawdę. W Londynie są dywizje czołgów ciężkich, dywizje Marines, dywizje piechoty przygotowane na jedno, w jednym celu. Rozsadzić wybrzeża Francji pod okupacją hitlerowską, nie? Zrobić tak zwane D-Day na dąbki. Władysław Sikorski rządzi w chińskiej Japonii. Kto by się spodziewał? Czyli jednak plotki z Mandżurią okazały się prawdziwe, tak? Polacy odnalezieni w Japonii. Desant, moi drodzy, spadochronowy na Charków. Węgrzy desantują się spadochronowo na Charków. Co się tutaj w ogóle dzieje, panowie? Chińczycy dobra, szóstka zostaje odbita i Sowieci się obudzili, bo... O, dobra, już czołgi cofnięte. I oni zdestabilizowali sprzęt Sowietom. Moi drodzy, zdestabilizowali im wszystko. Zdestabilizowali. Desant poszedł i jest... Pozdro. Moi drodzy, mamy D-Day ze strony aliantów. Amerykanie, Włosi i wszyscy wylądowali we Francji. O mój Boże kochany, hiszpańskie czołgi średnie przyjechały. Niemcy się nie poddają i będą walczyli do końca. Amerykanie z resztą wojsk robią desant. Dominacja powietrzna jest po stronie aliantów. Jezusie z Nazaretu. Oni bombardują morsko? Czemu nie mają kasów włączonych? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Dominacja jest olbrzymia, ale tutaj niemieckie czołgi sobie fantastycznie radzą. Przepraszam bardzo, hiszpańskie. Wypychają tak naprawdę i chyba będziemy mieli posiłki dosyłane ze strony Niemiec i ze strony Włoch. To jest zatrzymane, chociaż, moi drodzy. Jest desant i jednak się alianci utrzymują. Mamy białe kwadraty w czołgach amerykańskich. To oznacza, że ten gracz ma wallhacka i widzi przez ściany definitywnie. To wcale nie jest błąd silnika gry. Noc zostaje ubezpieczone i desant amerykański zostaje zabezpieczony. O Jezusie z Nazaretu! Ciężkie czołgi amerykańskie, moi drodzy, będą pędzić na Berlin. Na froncie sowieckim dziadek ma tylko jedno zadanie. Stój! Stój i nie umrzyj! Przyjdę ja i w niego wjadę. I przyszli Amerykanie z czołgami ciężkimi i właśnie atakują Włochy. Nie mam pojęcia, czy Niemcy będą miały na to jakąkolwiek odpowiedź. Naprawdę. Nie mam pojęcia, czy Niemcy będą miały na to jakąkolwiek odpowiedź. Stary, no joke, nie? Bo autentycznie z tego, co widzę, to jest mocne przełamanie. Trzy dywizje czołgów hiszpańskich nie poradzi sobie z takim potencjałem, który posiadają Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Porty zostają zajęte drastycznie szybko. Alianci mają problemy zaopatrzeniowe, lecz szybko je, mi się wydaje, zniwelują, gdy zajmą więcej portów. Moi drodzy, mamy tutaj symbolicznie nasz narodowy akcent. Jestem z tego dumny. Polska Dywizja Piechoty Legionów jest we Francji aktualnie. Polska Dywizja Legionów jest we Francji. Front został mniej więcej unormowany. Troszeczkę wojsk alianckich wróciło, bo logistycznie je wyrabiali, ale zajęcie tego portu i tego supply hubu jeszcze na północy, oj panowie, to będzie ciekawa sprawa, nie? Koleje są ciągnięte bardzo mocno i bez opamiętania. Niemieckie, przepraszam, amerykańskie czołgi ciężkie, Jarvis Island Garrison, przebijają się, moi drodzy, na La Rochelle. To już będzie chyba po ptokach, to już chyba będzie po Niemczech. Moi drodzy, chciałoby się rzec, że 300 ton demokracji właśnie uświadamia Niemców, dlaczego kapitalizm i dlaczego Ameryka to najlepszy kraj na świecie, nie? Naprawdę, to jest coś, czego raczej Niemcy i Włosi, no muszą coś posmakować takiego. O mój Boże, moi drodzy, Sowieci poszli do ofensywy tutaj. Ciężka sprawa ogólnie w Związku Radzieckim, ale front się trzyma. Front się trzyma, co jakby to nie powiedzieć, ale tu się front nie trzyma. Tutaj to już jest wjazd aliantów na 1000% dosłownie. Czołgi hiszpańskie starają się pomóc, ale to jest za duże przerobienie materiałowe. To jest kompletna dominacja powietrzna, dywizje pancerne czołgów ciężkich i trzy kraje, które właśnie odbijają Paryż dla Francuza. Francuz, można powiedzieć, że wraca do gry, nie? Jak głupio to nie zabrzmi, Francja wraca do gry, naprawdę. Ogromne okrążenie wojsk, moi drodzy osi. Parę dywizji idzie właśnie spać. Wyzwolenie Paryża nadeszło, tak naprawdę. O, moi drodzy, kolejny desant, tym razem na Belgię. I ja tu, moi drodzy, nie widzę powrotu osi z tej rozgrywki. Nie widzę. Oj, to jest, moi drodzy, chyba koniec. To jest chyba koniec. Moi drodzy, Meksyk używa wojsk WDW, żeby zdobyć porty. Naprawdę, Meksykanie and America, freedom again, zdesantowali się powietrznie na te porty. I moi drodzy, czy to WDW? Tak, to moi drodzy, WDW z Meksyku przybyło do Holandii. Ameryka jest najlepsza i demokracja, moi drodzy. Czujecie tę moc demokracji? Czujecie tą siłę demokracji? Perspektywa Niemiec, moi drodzy, jest taka, że chcą zatrzymać aliantów, prawdopodobnie na zachodzie, ale Sowieci ruszają do przodu. Jak głupio to nie zabrzmi, odbili już Bobrujsk, moi drodzy, i będą ruszać dalej. Kijów i północ została zdobyta. Ty, oni zdobyli Bobrujsk, czy oni tracą tereny? Moi drodzy, to Niemcy idą do ofensywy na wschodzie. Myślałem, że to Sowieci ruszyli, ale tutaj, moi drodzy, widzę, że dzieje się, moi drodzy, dzicz. Moi drodzy, trzeba pochwalić Niemcy też, bo trzeba każdego chwalić, tak? No zbytnio tutaj powodu nie znajduję,
ale no starają się tutaj utrzymać i jugosławskie dywizje artyleryjskie raczej nie wytrzymają tak naprawdę. Chińczycy nawet nie przeprowadzili dużo wojsk do Związku Radzieckiego. Chińczycy tylko, moi drodzy, przeprowadzili siły pancerne i to jest dosłownie wszystko. Tutaj jest sam Związek Radziecki. 10 dywizji japońskich tu jest. Chińczycy, Polacy z Japonii. Moi drodzy, Republika Meksyku i ich elitarne oddziały WDW, Los VDVs, czy jakkolwiek się to nazywa, lądują przy Hamburgu. Co się dzieje i dlaczego meksykańscy spadochroniarze rozrywają Niemcy? Nie rozumiem, nie wiem, co się dzieje i dlaczego się tak wydarzyło teraz. Moi drodzy, Los VDVs jednak nie utrzyma się przez długi okres czasu. Tutaj widzę, że Włochy już przybyły. Prawdopodobnie to będą teraz eliminować to wojsko, mimo że mają port, nie? To już jest moje powolne, moi drodzy, dobijanie przeciwnika. Tutaj alianci lądują w kolejnych prowincjach, kolejne przełamania, kolejne zdobycia terenów. Niemcy, moi drodzy, Niemcy, proszę pana, nie mają czym. No, Niemcy by chciały, ale nie ma czym. Nie ma czym tego bronić, nie ma czym tego ustawić. Po prostu jest wjazd Brytyjczyków, tak naprawdę. Jest wyczyszczenie terenów i czołgi amerykańskie ciężkie. Drogę do Berlina wygrają definitywnie alianci. Sowieci trzymają się bardzo mocno i Niemcy trzymają się na froncie z Sowietami bardzo mocno, pomimo że to Sowieci przejmują inicjatywę na tym froncie, jeżeli chodzi o ofensywę. I mamy to, moi drodzy, mamy to wycofanie całkowite, wycofanie Wehrmachtu z frontu wschodniego. Całkowicie Wehrmacht, moi drodzy, idzie do defensywy, Wehrmacht idzie do obrony, okupuje się na granicy polsko-węgierskiej. Tak naprawdę i z tego, co widzę, część dywizji niemieckich gna też, żeby zatrzymać aliantów. 48 rumuńskich dywizji około będzie się okupywało z działami przy Berlinie. Mamy, moi drodzy, Enzig, bunkier i tak dalej, i tak dalej. Sowieci ruszają do ofensywy razem z Chińczykami, żeby jak najszybciej podgonić Warszawę i Berlin, ale chyba, moi drodzy, siły amerykańskie tutaj będą szybciej, tak naprawdę. Siły amerykańskie chyba będą szybciej i zobaczymy, jak to wygląda. Nie wiem, dlaczego Rumun ma 37 dywizji na jednej kratce, zamiast je rozdzielić. Nie, tego naprawdę nie rozumiem, tak na serio. Zamiast na przykład ubezpieczyć też sobie swój teren, który jest kompletnie niezabezpieczony, przecież rząd radziecki rozsadził mu odbytnicę, jak wiedzie do Bukaresztu zaraz. Mamy Berlin, alianci byli pierwsi. Alianckie czołgi i alianckie dywizje jako pierwsze dotarły do Berlina, mamy to. Berlin zostaje zdobyty przez aliantów, Niemcy nie dadzą rady się już, moi drodzy, utrzymać. Niemcy już nie... O Boże, Los Mexicanos VDV wylądowało właśnie w Szczecinie. Meksykanin, przysięgam, za punkt honoru sobie tutaj ustawił ciągłe desanty spadochronowe, nie? Na Niemcy, swoimi VDV. Sowieci pod Warszawą, widziałem już to raz, zobaczymy tym razem, jak to się skończy. Cała Armia Czerwona napierdziela właśnie na Berlin. 234 dywizje, nie? 234 dywizje, panowie. I jest ostro. Alianci już rozerwali Niemcy. Dosłownie, nie? Dosłownie. Straty w tej wojnie są takie. Państwa osi straciły 4,9 miliona, alianci stracili 4,05 i 800 tysięcy komintern. Straty są straty w wojnie. Moi drodzy, czy my za szybko skreśliliśmy Niemcy? Jugosławska ofensywa na Paryż. Moi drodzy, czy Paryż, czy Jugosławia zajmie szybciej Paryż niż Niemcy? Podczas Blitzkriegu? Panowie! Aj, amerykańskie siły zdążyły. Amerykanie zdążyli uratować Paryż. Nie dali Jugosławii wejść. Paryż będzie chroniony. Kapitulacja Francji mogłaby tu wszystko zrujnować, moi drodzy, nie? O Jezus, alianci już dotarli pod Gdańsk. Co się dzieje? Jezus Maria, co się stało z Sowietami? Jak oni tu wjechali? Koniec, koniec. No i Sowieci zajmują Warszawę. Zero zaskoczenia. Moi drodzy, Niemcy robią last stand w Wiedniu, tak naprawdę. Niemieckie czołgi ciężkie i niemieckie dywizje piechoty będą broniły Wiednia do ostatniego. Do ostatniego niemieckiego żołnierza. Jest robiona defensywa, jest robiono last stand. No, tutaj praktycznie, no, duża część Wehrmachtu poległa w tym kotle. I tutaj też jest ogromne kotły, naprawdę. Moi drodzy, jednak bitwa o Wiedeń nie będzie. To jest kapitulacja. To jest kapitulacja Rzeszy. Wyzwolenie Warszawy i kapitulacja Rzeszy. Wielka wojna w Hiszpanii i wielka zadymka. Ochotnicy sowieccy właśnie zostają wybijani w kotle przez włoskich i niemieckich żołnierzy. Okej. Okay. Jednak walka trwa i Związek Radziecki się wyzwolił i okrążył jeszcze 3 dywizje hiszpańskie, moi drodzy. To jest właśnie fajne. Moi drodzy, ta wojna domowa to jest jak game changer, nie? Dosłownie. Raz okrążeni zostają Ruscy, raz Hiszpanie i tak to leci w kółko, nie? Anschluss Austrii został zrobiony. Chyba Sowiet przepcha Niemca tutaj, ty. Bez kitu, stary. Jest last standing, jest defensywa. Czy Hiszpanie tutaj pod
pod dymem jakąś obroną. Zobaczymy, jak się to rozwiąże. Moi drodzy, ekspedycyjne siły radzieckie zostają właśnie zniszczone, chyba w większości nawet bym powiedział. Nie, tu są jeszcze dywizje górskie i jakieś bataliony artylerii, dywizje artylerii ogólnie i dywizje górskie. O, i uwolnili je jednak. Widzicie, jaki to jest plot twist? Tutaj wiesz, stary. I znowu coś zostało odcięte, ale tym razem to są wojska chyba Hiszpanii. I mi się wydaje, że gracze walczący w Hiszpanii właśnie się na tym będą skupiali teraz. Że nawet nie tyle, o ile okrążyć siebie, tylko okrążyć chyba botowi wojska. W sensie hiszpańskie bardziej niż swoje. No wygra ten, który więcej wybije, nie? Moi drodzy, już jakieś pole bitwy nabiera już kształtów w tej Hiszpanii. Tutaj widzę kolejne okrążenie wojsk hiszpańskich. Jezus Maria, nienawidzę tej wojny, nie? 3 breakthrough na 15 defensa. Boże kochany. Moi drodzy, Niemcy aktualnie planują, że tak powiem, szarże chyba. Idą pod Madryt albo starają się wojska sowieckie tutaj chociaż jedną dywizję odciąć. Z drugiej strony nie ma odpowiedzi na razie, nie ma jakiegoś ruchu jeszcze, ale bronią Madrytu. Starają się bronić, artyleria tutaj mocno działa. No i teraz, moi drodzy, kolejny ruch, tym razem ze strony tutaj Republiki i ze strony Sowietów, okrążone 3 dywizje hiszpańskie. Nie wiem, czy on będzie w stanie w ogóle coś zwerbować, jak on ma 0 manpowera i 400 siły politycznej, żeby zmienić prawo poboru. Nie mam zielonego pojęcia. Tak wygląda to nieciekawie, no powiem wam szczerze, bardziej dla tutaj fanatyków Franco. Jak zwykle, Polacy i ich agresja, duma doprowadziły do wybuchu II wojny światowej, nie? A trzeba było oddać Gdańsk. Trzeba było oddać Gdańsk, nie? Ale jak zwykle Polska, moi drodzy, no musiała zniszczyć pokój w Europie, jak to się mówi. No oczywiście tutaj, moi drodzy, niemieckie czołgi i formacje zbrojne Wehrmachtu wjechały do Płocka. No i to, no to będzie szybki win, no. Tutaj gracza nie ma, więc czekamy na kampanię francuską teraz. Bot francuski atakuje na pełnej, no na pełnej dosłownie zaatakował. Boże kochany, nie zauważyłem tego, bo ja myślałem, że oni będą szli, moi drodzy, tutaj w to, ale wojska francuskie praktycznie, Jezus Maria, część ich armii została kompletnie odcięta, a druga połowa płynie po prostu do Anglii, nie? Oni okrążyli, Niemcy okrążyli linię Maginota teraz, w tym momencie. I będą wjeżdżali prawdopodobnie do Paryża. Nawet przed zajęciem Holandii i Belgii, tak naprawdę. Oho, więc no sami widzicie, jak to tutaj wygląda. Francuzi olbrzymie, jakby to powiedzieć, no naprawdę olbrzymie zaskoczenie. Myślałem, że Francja się będzie trzymać i walczyć, ale jeżeli Papon już jest we Francji ze swoimi wojskami, nie? Francuzik już się wycofał, tak naprawdę. Więc to będzie szybki, oj, to będzie szybki, szybki mecz. Szybki mecz dosłownie. Szybka Francja i powiem wam, że no, zobaczymy. A, moi drodzy, rozpoczyna się bitwa o Afrykę. Ja myślałem, że gracze to albo o niej zapomnieli, albo nie będzie kompletnie prowadzona. A tutaj widzę 12 dywizji piechoty, moi drodzy, ustawionych specjalnie do obrony przed czołgami niemieckimi i ja obstawiam na 99,9%, że Niemcy to porobią, nie? Tak naprawdę, tak serio. Ja obstawiam, że Niemcy to porobią, tylko aktualnie stoją w Afryce i mi się wydaje, że to będzie jakieś budowanie portu albo coś, bo nie wiem, jak oni tutaj koleje w ogóle będą podciągali, czy nie? Chyba muszą, nie? Koleje to podciągnąć chociaż. Cokolwiek. Moi drodzy, czołgi Afryki średnio tutaj przybyły. Nie wiem, czy Włosi właśnie się nie zdecydują na wybudowanie portu tutaj, czy coś. Czy będą planowane jakieś desanty, cokolwiek. Mimo Anglicy, no mają obstawione na tereny, nie? No to tak to wygląda, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu ogólnie. Moi drodzy, 3 czołgi średnie przybyły niemieckie pod El Alamein. Za chwilę rozpocznie się bitwa, nie? Tak naprawdę. Dominacji powietrznej to prawdopodobnie będą tutaj Niemcy próbowali coś polatać. Takie mam wrażenie. Anglicy mają tutaj, moi drodzy, zielone niebo. Mają 900 maszyn i 500 kasów. Nie wiem, czy oni tu sobie to puszczą, nie? Jest początek bitwy. Oj, 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 moi drodzy. Niemieckie tanki, że tak powiem, penetrują. O Jezus Maria! Ty, stary! Niemieckie czołgi przepaliły w sekundę czołgi Afryki. Jezus się z Nazaretu, nie? To jest, moi drodzy, push. El Alamein zostaje zajęte przez Niemcy, przez oś i chyba będzie, moi drodzy, jazda. Bunkry w El Alamein były 4. poziomu, bo taki maksymalnie ustawiliśmy, ale to będzie bitwa teraz o Aleksandrię, nie? Więc tutaj Anglicy starają się go zatrzymać. O, ty, robią porty masowo tutaj, żeby było zaopatrzonko. Rozumiem, rozumiem, spokojnie. Tutaj starali się puszować, ale panowie, jak czołgi niemieckie wchodzą w bitwę, to jest koniec gry, nie? Dosłownie. I zajęli w sekundę Aleksandrię, a to oznacza już bardzo dobry supply dla nich, nie? No to teraz Anglicy mają przesrane dosłownie. Dosłownie mają przesrane, nie? Można powiedzieć. Pokaż niebo. Niebo, nad niebem alianci mają w ogóle dominację nad niebem. Niemcy i Włosi nawet chyba zbytnio tego nieba nie kontestują tak naprawdę. Tak, nie, troszkę kontestują, ale to praktycznie tyle co nic, nie? Więc, moi drodzy, nich przyjechali. Włosi z Niemcami wygrywają bitwę o Afrykę, zajęli Aleksandrię, no trzeba jeszcze zająć Kair i wjechać do Jerozolimy, tak? Niemieckie działa kolejowe przybyły, moi drodzy, do Aleksandrii 2 i ostrzeliwują aktualnie, o Jezusie, z Nazaretu. Działa kolejowe robią totalne spustoszenie w liniach obrony przeciwnika i, moi drodzy, niemieckie czołgi zostały odcięte. Moi drodzy,
drodzy, jedna dywizja czołgów niemieckich została całkowicie odcięta i wypalona. Aliantom udało się zniszczyć jedną dywizję pancerną, moi drodzy, Niemiec. No ale Niemcy tutaj robią Eldorado dosłownie. Eldorado w 100%. Zobaczcie, przejeżdżają się, trzymają, defensywa, sofcik, to tamto, sramto. Działa kolejowe zostają wyciągnięte, że tak powiem, z Aleksandrii i coraz więcej wojsk tu przybywa. I moi drodzy, chyba będziemy mieli blisko bardzo okrążenia, nie? Tych dywizji angielskich. Chociaż nie wiem, zaraz zobaczymy. Ale jest przebicie, jest zablokowanie. Anglicy i Afryka starają się bronić i panowie, jesteśmy bardzo blisko okrążenia wojsk niemieckich i wojsk włoskich. Jezus Maria, okrążyli ich, moi drodzy. Afryka się uratowała i Anglia, co za plot twisty na Bliskim Wschodzie. Zobaczcie, Niemcy jadą jak najdalej, jak najgłębiej. Stracili Aleksandrię, ich jedyne zaopatrzenie to jest Port Said obecnie. Dosłownie. Jedyne zaopatrzenie, moi drodzy, Wehrmachtu i armii włoskiej. Ja nie wiem, czy Włosi będą w stanie wyjść z Afryki. Niemcy wycofują działa kolejowe, co dziwne. Ich dywizje pancerne się cofają, moi drodzy, w rejon walki i nie wiem, czy nie będą ewakuowane. Tutaj też, już jest zielone niebo, moi drodzy, dla osi. Oś tutaj wygrywa powietrznie, więc te kasy i te samoloty będą miały tutaj znaczenie w bitwach. El Alamein zostaje, dobra, zostaje zrobiony korytarz i teraz, Boże, ej, co się wydarzyło? Oni ich okrążyli i teraz Niemcy wycofali i praktycznie całe dywizje, moi drodzy, państw zjednoczonych zostały prawie okrążone. Są okrążone, okrążenie zostało domknięte. I znowu pod Gizą nie ma okrążenia. Co tu się dzieje? Raz jedni drugich okrężają, raz ci, wiesz, to jest nie do skomentowania po prostu, chłopie. Czysta patola, nie? Aleksandrii 9 brytyjskich dywizji prawdopodobnie za niedługo zostanie wysłanych prosto do Mordoru. Tutaj lecą kontrofensywy i ofensywy. Ja nie wiem, co się tutaj dzieje, nie? Włosi się rozjeżdżają na Bliskim Wschodzie. Aleksandria się trzyma i znowu zostali odcięci. I znowu oś przywróci tutaj zaopatrzenie. Nie, nie. Kolei tutaj nie ma, więc bardzo ważne zajęcie jest Kairu, tego miejsca i Aleksandrii, jeżeli chodzi o zaopatrzenie. Kair i Aleksandria mogą być punktami kluczowymi, ale niemieckie, moi drodzy, czołgi robią tutaj wystarczająco dużą zadymę. Dywizje z Aleksandrii właśnie zostają wybite za pomocą wojsk Wehrmachtu i wojsk włoskich. Tutaj też zostali przepcięci i te dywizje są już bez zaopatrzenia i teraz, moi drodzy, Afryka przebija się na drugą stronę. Nie wiem, czy ci Włosi nie padną tutaj. Chyba alianci się obudzili i zaczęli walczyć o Afrykę, moi drodzy. Chyba się obudzili, nie? Jest, moi drodzy, totalny rozjazd na Bliskim Wschodzie i teraz nie wiem, co, jak, co, gdzie, po co. Włoskie dywizje zostały odcięte, Tel Awiw zostaje odbity. Alianci pchają tutaj, moi drodzy, mega dużo wojsk w ten rejon. I Niemcy mają tu też czołgi. Działa kolejowe przybyły z powrotem. Jeżeli chodzi o powietrze, jest walka, jest kontestowanie, ale tutaj już widzę, oś przejmuje kontrolę. I zielone niebo to będzie bardzo duży plus dla osi. Dużo włoskich żołnierzy poległo. Moi drodzy, jednak jest olbrzymie breakthrough. Boże, kochane, czołgi niemieckie są tak rozpędzone, że przejechały Tel Awiw w ogóle. A tutaj było jedno małe breakthrough. Port Said, moi drodzy, jest pod kontrolą osi. I teraz wydaje mi się, że to jest moment obecnie w kampanii, w którym oś ma ogromną szansę zdominować aliantów. Naprawdę. Jeżeli okrążą wojska pod Kairem, coś w tym stylu, to będzie koniec. Koniec. A tu już się walka rozpoczyna, nie? Mimo, że góry, ale tutaj K40, minus 40, dominacja powietrzna wroga, to jest przejazd. To będzie przejazd. Jest zrobiona pauza przez gracza z Kiku. Nie wiem, czyj to jest gracz. Na czym on gra? Na Sowiecie? No czemu on pauzuje, jak gra Sowietem? Niech się dzieje po prostu, wiesz, świat, nie? Dobra, o Boże, odcięli ich, Jezus Maria, o mój Boże, ilu biednych chłopców właśnie wyparuje w tym momencie, nie? Chłopie, rozjazd kompletny, nie? 20, no 30 dywizji piechoty tutaj lekko siadło, nie? Tak naprawdę, jeszcze czołgi, Afryki, to jest GG, jeżeli chodzi o Afrykę, tak naprawdę. To jest GG, jeżeli chodzi o Afrykę, tutaj już alianci nic nie zrobią, nie? A tym bardziej oś będzie miała tutaj teraz jakieś perfekcyjne zaopatrzenie i totalną przewagę, jeżeli chodzi o siły pancerne i tego typu rzeczy, więc... No, wygląda to jak wygląda, tak? Jezus Maria. Powiem wam szczerze, że to już nawet nie jest śmieszne, nie? Alianci dostali totalne bęcki i totalne oro, jeżeli chodzi o Afrykę, nie? To oni, ja nie wiem, czy oni się już nie poddali, nie? To już jest praktycznie GG i ostatnie wojska aliantów właśnie wyparowywują. No i teraz praktycznie, moi drodzy, Włosi i Niemcy mogą już cisnąć, gdzie chcą. Jest wojna z Grecją, oczywiście, standardowo, no bo kto by się spodziewał innego zachowania, moi drodzy, kto by się innego zachowania spodziewał po, moi kochani, po Włochach, prawda? Po Włochach, nazywajcie to jak chcecie. Standardowo, wiadomo, ja już tu nie będę palcami pokazywał, co się dzieje, ale prawdopodobnie niemiecki Wehrmacht będzie musiał raczej z Bułgarii w 100% atakować Grecję, bo no nie wierzę, że wrócą tędy jakośkolwiek. No to reasumując, moi drodzy, Afryka została wygrana przez oś, tak naprawdę, i tutaj już raczej dominacja będzie kompletna ze strony osi, jeżeli chodzi o ten region. Zobaczymy, czy alianci będą w stanie coś wskurać, jeżeli chodzi o D-Day. Stany Zjednoczone, wszyscy się przygotowują, nie, tak naprawdę, na
ten D-Day i tego typu rzeczy, więc powinno to być raczej okej, tak naprawdę. No i wszyscy niedługo będziemy zmierzać w stronę, moi drodzy, operacji Barbarossa, tak naprawdę. Wszystko jest do tego gotowe, przemysł Związku Radzieckiego, wszystko jest przygotowane, nie? No i tutaj, moi drodzy, jak powiedzieć, klasyczek II wojny światowej, czyli Wehrmacht i Niemcy muszą, moi drodzy, naprawiać błędy Włoch i praktycznie przejeżdżać się przez całe Bałkany, żeby dojechać do Aten. Bardzo mnie dziwiła postawa aliantów, jeżeli chodzi o Afrykę, ale no, że się tak szybko poddali właśnie, że nie postawili na lotnictwo, to mnie dziwiło. O mój Boże, ja tego nie zauważyłem, moi drodzy, Włosi próbują się zdesantować na Gibraltar i powiem wam, jasny gwin, jak tu pół francuskiej armii stoi, ale wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że dzięki dominacji powietrznej, Jezus, co tu się dzieje? Co tu się, w ogóle kolego, ile ta bitwa trwa? Przecież oni ich wypalają w tym Gibraltarze, jakby tu było więcej dywizji na desancie, chłopie, to oni by ich zrobili z tym lotnictwem. No zobacz, utrata organizacji 418, utrata siły 900. Jezus Maria, stary, że oni by ich przejechali, więcej dywizji, patrz, pyk, 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 hełmiki lecą, ej, blisko było, udało im się prawie zająć Gibraltar, nie? Nie no, Francuzi mają 7 dywizji tutaj na tej prowincji, ale mają jeszcze Last Standa odpalonego po prostu, ale tutaj bardziej lotnictwo zadziała, nie? Francuzi posiadają 12 dywizji piechoty o rozpiętości 21 z antyerami, antytankami i wszystkim w Gibraltarze, nie? Jeżeli oś to zajmie jakimś cudem, to powiem wam szczerze, że będzie to najbardziej spektakularna bitwa zaraz po tej twoich rodziców w niedzielę na obiedzie, jak się temat polityczny zaczyna. To jest dopiero stare wyzwanie. Jezus, ta bitwa trwa! Panowie, to jest bitwa, o której będzie śpiewał Sabaton! Naprawdę! To jest bitwa, o której na pewno musi Sabaton zaśpiewać jakąś piosenkę. Wars of Gibraltar at War, 421, Polacy lecą na Gibraltar z ciężarówkami ratować. Wypalają, ale troszeczkę słabiej. Kasy działają, działają, ale nie tak bardzo. Zobaczcie, dominacja powietrzna wroga to jest 2-3% maksymalnie, nie? 2100 kasów, nie, chłopie? Jest taka sieczka tutaj, że to jest mój dron... O Jezus, palą, 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 ty! Co jest, co jest? Ty, weszli! Co jest? Panowie, weszli, zdobyli, wypalili. Dosłownie Gibraltar zostaje zajęty przez wojsko włosko-niemieckie i robią totalne goidzisko, nie? Tak naprawdę. Więc teraz pozostało nam tylko oczekiwać operacji Barbarossa. Rumuński desant na Grecję. Wiadomo, tak, jako historyk z 5 doktoratami napisanymi w Herz of Iron 4, oczywiście taki desant był, tego się nie da podważyć. Nawet słyszałem, że Jacek Bartosiak ze Strategy and Future mają ten desant opisać niedługo i Globalista ma nagrać odcinek o wojnie widzów, co się działo, przepływy strategiczne, to podobno tak ma być, nie? Ohoho, widzę tutaj wojska włoskie na północy Francji, z tego co widzę, tutaj, moi drodzy, Włosi łapią brytyjskie konwoje. Czy zero manpoweru Wielka Brytania? 900 siły politycznej. Czemu on jest na total... No dobra. To już wiem, czemu ma zero manpowera. Ale łapią tutaj konwoje, moi drodzy. Zobaczmy, jak to wygląda powietrznie. Powietrznie, moi drodzy. Oś zaczyna wystawiać swoje Messerschmitty nad kanał La Manche. I zaczyna się robić już tutaj ciekawie, tak naprawdę. Oj, moi drodzy. Anglicy nie mają też konwojów w ogóle. Czy konwoje nie zostały wybite czasami przez oś? Minus 207... minus 415% logisty. Okej, dobra, w sensie... No, powiem wam szczerze, że naprawdę tutaj musi esport przeanalizować tą taktykę, bo ja się nie znam, to się nie wypowiem. Może w tym jest metoda. Na 2 dni ropy wojska amerykańskie przybyły już, moi drodzy, do Anglii. Ja wiem, w jakim celu, bo Amerykanin spodziewa się desantu prawdopodobnie na Wielką Brytanię. Brytyjczycy nie mogą nawet floty wystawić na ten... Co? Tutaj Niemcy dominują? Co ty gadasz? Niemcy dominują morsko, chłopie, nad Wielką Brytanią na kanale La Manche? Jezus Maria! Czy będziemy mieli, moi drodzy, reversed D-Day? Odwrócony D-Day na Anglię? I mamy to! Lecą chłopaki, moi drodzy, i Amerykanie w ostatniej chwili przybyli, nie? W ostatniej chwili Amerykanie przybywają na południe Anglii, ale Włosi uzyskują przyczółek w Portsmouth. Zobaczymy, są badane piechoty, jest manpower, moi drodzy, zbijany i wbijany. Powiem wam tak, mają przyczółek, czekamy teraz na czołgi Wehrmachtu, które już przybywają i są bardzo blisko do transportu na Anglię, nie? Bardzo blisko. Angielska flota pływa na topienie konwojów, ale ma zero ropy kompletnie. Nie wiem nawet, czy Kriegsmarine ich nie rozgromi, jeżeli wejdzie z nimi w potyczkę. Będziemy musieli na to rzucić okiem, ale tutaj Amerykanie i Anglicy już pchają. Działa kolejowe działają. Dominacja powietrzna jest 50-50 nad Anglią. 5000 maszyn lata. Jezus Maria, ale walka. I ujujujujujujujuj, moi drodzy. Wybite. Wybite te dywizje. Anglików uratował Amerykanin.
Dokładnie tak. Ameryka uratowała Anglię od upadku, wybiła wojska Wehrmachtu w Portsmouth i to chyba będzie koniec plan i desantów na Anglię, ponieważ nie wydaje mi się, żeby Amerykanie pozwolili w ogóle jeszcze raz wylądować tutaj Niemcom, pomimo Brytyjczycy nie mają ani logistyki, ani konwojów, ani ropy, nie? Więc powiem wam szczerze, że brytyjska flota jest tutaj bezużyteczna i chyba będą musieli posłużyć się tutaj pomocą Amerykanów, bo ja nie wiem, nie? Naprawdę Niemcy bardzo ładnie, nie wiem, czy wytopili te konwoje, czy Brytyjczyk ich nie produkował, nie mam zielonego pojęcia. Trochę produkują tych konwoi, ale bardzo dużo umiera, nie? 42 rok, operacja Barbarossa się jeszcze nie rozpoczęła, co dało Związkowi Radzieckiemu praktycznie rok czasu na więcej przygotowań. Tutaj będzie dzika gojda, ale to... No Boże, no jak już pokazałem, no to i tak już wiadomo, no. Mamy to. Spóźniona, ale jest, moi drodzy. Niemcy łamią Ribbentrop-Mołotow. Będzie teraz operacja Barbarossa. Niemcy są tak średnio przygotowane, za to Sowieci mają, moi drodzy, no 80 dywizji pancernych. 80 dywizji pancernych czołgów średnich, rozstawionych idealnie i przygotowanych na wejście Niemca do swojego kraju, tak naprawdę. Będzie, moi drodzy, się działo, tak naprawdę. Będzie się działo, zobaczymy, kto kogo zdominuje. Sami wiecie, kogo ja wspieram. Oczywiście wolną, niepodległą i świętą Polskę. Tylko i wyłącznie Wielka Polska. Pamiętajcie o tym. Rumunia się już rozjeżdża, wszyscy będą dochodzili do Dniepru. O, moi drodzy, jest podejście pod Kijów. Dywizje kawalerii rumuńskiej dojechały pod Kijów szybciej od Wehrmachtu obecnie. Związek Radziecki będzie, no powiem wam szczerze, no będzie miażdżył swojego przeciwnika raczej. Tym bardziej, że tutaj w Rumunii nie ma żadnych dywizji ani oddziałów pancernych, które będą mogły zawalczyć z tymi czołgami. I może to być mocna, i to może być siła, nie? Tutaj się zatrzymali już, moi drodzy, Wehrmacht przed Rygą. Za niedługo zobaczymy, jak Niemiec rozprowadzi swoje dywizje pancerne. I czy będzie starał się to kontrować, czy będzie to gra do jednej bramki, tak naprawdę. Czy będzie to gra do jednej bramki i czy Związek Radziecki praktycznie opyka wszystko. Teraz to też za dużo chyba walk nie będzie. Związek Radziecki będzie tylko przepychał, przeatakował i tak dalej, bo oni chcą chyba jakoś front wyrównać, mi się wydaje, albo pozajmować te tereny, żeby się zrównać? Nie mam pojęcia. Nie wiem szczerze. Powiem szczerze, nie wiem, no ale zobaczymy, co nam czas przyniesie, nie? Walka tutaj cały czas trwa, nie? ZSRR wypowiedziała wojnę falangistycznej w Polsce i falangistyczna Polska dołączyła do osi, ale nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest falangistyczna Polska. Aha, tutaj. No takie życie, nie? Jest walka, moi drodzy, i będzie starcie sił pancernych, moi drodzy, niemieckich, z siłami pancernymi sowieckimi. O, tutaj jeszcze niemieckich czołgów w bitwie nie ma. Jest penetracja, jest, moi drodzy. Tylko nie wiem, oni jeszcze nie są w bitwie, nie? To zobaczymy zaraz. O, weszły czołgi niemieckie, jest walka. Okej. Okay. Upadek Hongkongu. Japońscy żołnierze zdołali przełamać linię obronną kolonii. Fantastycznie. Ale my jesteśmy pod Rygą teraz, moi drodzy. I tutaj będzie ostra walka. Tu będzie ostra walka sił pancernych. W pewnym momencie uważam, że Sowieci ruszą z jakimś dzikim puszem. Gdzieś coś, ten Tegens tu, tego typu, wiesz. I że to pójdzie, nie? Tutaj na razie walka trwa i ciężko mi obserwować zmiany na froncie, bo tu się biją wszędzie. Sowieci ruszają na południu, też na terenach tutaj Ukrainy. Prawdopodobnie będą dążyli do Odessy. Tutaj jest taki brzuszek jeszcze. Zobaczymy, walka trwa, sowieckie dywizje stoją twardo, Związek Radziecki jest totalnie przygotowany na to. I jest, moi drodzy, push ze strony Związku Radzieckiego, przełączmy się na niego. Jest, moi drodzy, atak. Nie wiem, czy oni nie będą dążyli prawdopodobnie do odcięcia tych wojsk rumuńskich tutaj na południu. Jest dywizja czołgów średnich od Węgier też tutaj i zostali okrążeni, bo tutaj nie ma przejścia. Zostali odcięci. Dwie dywizje czołgów węgierskich zostały spalone. Dywizje rumuńskie też zostaną teraz wypalone całkowicie. Raczej na to odpowiedzi Niemcy bądź oś mieć nie będą, nie? Mimo, nie wiem jak wygląda dominacja powietrzna i rozstawienie maszyn Niemiec, ale oni się głównie skupili na północy i na Białorusi. Na Ukrainie już niekoniecznie. Tak na serio. Desant był na Anglię robiony, Włosi zajęli tereny, ale alianci przeprowadzili tutaj wojska też do obrony, w razie czego, i wypadł. Sowieci wypchali tutaj wojska węgiersko-rumuńskie, atryszyn jest ogromne. No i Związek Radziecki, moi drodzy, wraca na pozycję startowe i czeka na wejście po raz kolejny i Rumunów, i Niemiec. Wydaje mi się, że długofalowo, przerobowo oni przerobili Związek Radziecki Niemcy, nie? Tak naprawdę. Że Niemcy nie będą w stanie tutaj przeciosać, że tak powiem, Związku Radzieckiego. Tym bardziej, że alianci prawdopodobnie teraz się skupią na wypychaniu już jest po. Wypchane zostaną Włochy na północy. I wypchane zostaną Włochy ogólnie z Wielkiej Brytanii tutaj, z północy. Raczej D-Dayu też szybko nie będzie, ale nie wiem, czy Związek Radziecki jest w miejscu, gdzie by potrzebował D-Dayu, bo mi się wydaje, że obecnie nie za bardzo, nie? Ruscy sobie stoją i jest chillera totalna, tak naprawdę. Na północy Związek Radziecki trochę starał się chyba podruszyć, ale nie za bardzo. I będą ręce płonąć.
Wydaje mi się, że nawet to jest moment, w którym Rusek mógłby usunąć sobie chyba całą piechotę, nie? I grać tylko na czołgach, tak naprawdę. Nie wiem, czy by im to nie wyszło. Ale jest ofensywa, moi drodzy, i z północy coś się rusza, i na środku tutaj, w terenach Białorusi, i na południu leci gracz. Tutaj wojska rumuńskie są strasznie słabe. Nie ma dywizji niemieckich pancernych, tu jest tylko piechota na ogromny matryszyn, więc Związek Radziecki ich rozsadzi, nie? Listopad 1942 roku, Związek Radziecki jedzie przed siebie, nie? Dosłownie jedzie. Dosłownie jedzie, to są siły pancerne nie do zatrzymania. Jest ich dużo, więc to już będzie, moi drodzy, raczej zajmowana Odessa i Związek Radziecki wygrywa. Jest troszeczkę odpowiedzi ze strony Niemiec, moi drodzy, i ujujuj, za duża masa czołgów Związku Radzieckiego. Związek Radziecki, moi drodzy, przejechał, okrążył i odciął dywizje pancerne Wehrmachtu, wypalił, wybił i teraz to będzie gra, wydaje mi się, tylko do jednej bramki, ale liczę na to, że gracze pokażą jaja. Związek Radziecki podpuszował tutaj troszeczkę, oni chyba spokojnie sobie będą tutaj cisnęli, nie? Spokojnie, powoli i metodycznie. Będziemy świadkami teraz, moi drodzy, kolejnego okrążenia w Mińsku. Dwa działa kolejowe, pełno dywizji, pełno wszystkiego. Ruscy się tutaj przebijają i oni się przebiją, nie? Bobrujsk zostaje zajęty i wojska Wehrmachtu zostają, moi drodzy, okrążone, zostaną bardzo szybko przebite. Ujojoj, działa kolejowe i dywizje piechoty już są skończone. Niemcy raczej bez dywizji pancernych tutaj sobie już nie poradzą. No, niemieckie wojska zostały wybite, nie? Całkowicie. Pokonali ich, nie? Związek Radziecki, moi drodzy, prawdopodobnie szykuje się na wielką ofensywę i robi tutaj wyłom od południa. Atakują bez strachu i bez chwili zawahania, lecą cały czas do przodu, starają się okrążyć większość wojsk rumuńsko-niemieckich tutaj, na południu. Nie wiem, czy z północy też nie będą starali się pozamykać, czy coś w tym stylu. Niemcy są aktualnie, jeżeli chodzi o Związek Radziecki, w opłakanej troszeczkę sytuacji, ponieważ nie mają zbyt dużo sił pancernych. Jeżeli w ogóle jakiekolwiek im zostały, to nie wiem, w jaki sposób można ich użyć, żeby tu się w ogóle wybronić, bądź cokolwiek. Mamy D-Day, moi drodzy, na Niemcy. Wylądowali obecnie, Stany Zjednoczone wylądowały, moi drodzy, razem z Kanadyjczykami i Francuzami. Dywizje czołgów zmechanizowanych i dywizje czołgów, moi drodzy, ciężkich chyba? Nie widzę. A nie, to są te amfibie. Wylądowały na północnej Francji, lecz tutaj Niemcy robią od razu odpychają, w sekundę. Dominacja powietrzna na stronę aliantów jest tutaj na północy, ale Niemcy to odepchają, no raczej to odepchają bez żadnego problemu, z tego co widzę. No, dadzą radę. Jeden port zajęty, ale oni tego nie zaopatrzą. Brytyjczycy dalej, zero zaopatrzenia, zero konwoi i zero paliwa. Okej. Poszli, moi drodzy, Ruscy do przodu i dom Rumunia się wycofuje za rzeki. Tutaj prawie kolejne dywizje znowu zostają, moi drodzy, odcięte i okrążone. Na północy ten front jeszcze stoi, nie? I tutaj się jeszcze nic nie dzieje zbytnio ofensywnie. Bardziej puściła tutaj Rumunia i południowy front. Tutaj za niedługo będziemy świadkami kolejnego okrążenia i wojska Związku Radzieckiego, moi drodzy, pędzą przed siebie. Będziemy mieli chyba iście historyczny scenariusz, czyli wyzwolenie Warszawy przez Sowietów, tak naprawdę. Ciekawe, czy się zatrzymają na chwilę, czy wjadą do tej Warszawy od razu, wiecie o co chodzi. A tutaj prawie doszło już do okrążenia. Sowiet też, nie wiem, on bez lotnictwa kompletnie działa. Niemieckie czołgi, moi drodzy, były tutaj, zatrzymać D-Day, tak naprawdę. I teraz wracają, moi drodzy, do Związku Radzieckiego, te czołgi, żeby zmierzyć się z tą pancerną hordą ruską, ale wydaje mi się, że to będzie pojedynek, nie chcę tutaj zabrzmieć jednostronnie, że wspieram ruskich i tak dalej, oczywiście, że nie. To jest tylko gra. Wydaje mi się, że Związek Radziecki tutaj się przejedzie, nie? Że to będzie zabawa i Związek Radziecki po prostu przejedzie na pełnej Wehrmacht. Tutaj prawie kolejnego okrążenia doświadczyliśmy. Za niedługo prawdopodobnie już doświadczymy. Odessa została zajęta. Białogród zostaje oblężony. Za niedługo prawdopodobnie Rumunia może zostać wyłączona z wojny. Oj, moi drodzy. Rumunia została całkowicie pocięta, nie? Tak w 100%. To już będzie koniec. Ja nie wiem, czy czołgi nawet niemieckie to uratują, nie? Rumunia została całkowicie pocięta. Dywizje piechoty Związku Radzieckiego zostały teraz zaatakowane przez formacje pancerne i jest totalny rozjazd. Na północy front troszeczkę puścił, że z tego co widzę. Niemcom już nie wiem, czy nie kończą się wojska i ogólnie całej osi. Chcą zająć jeszcze jeden port, prawdopodobnie tutaj Ruscy przed pójściem do przodu. Tak, to wzmocni ich zaopatrzeniowo bardzo mocno. Moi drodzy, trzy dywizje czołgów średnich niemieckich razem z wojskiem rumuńskim zostały okrążone i zniszczone. Obecnie w Rumunii. Prawdopodobnie doczekamy się tutaj scenariusza, w którym wojska Związku Radzieckiego wjadą do Berlina. Tutaj chyba mamy D-Day V2. Tym razem Amerykanie wylądowali, moi drodzy, z tego co widzę, bezpiecznie i mają zaopatrzenie. A właśnie, to jest właśnie, moi drodzy, coś dziwnego, nie? 9 tysięcy myśliwców obecnie lata nad Holandią i Belgią. 9 tysięcy myśliwców i 140 kasów. Panowie, można było zrobić 1000 mniej myśliwców i dać 1000 więcej kasów, chyba by było lepiej, nie? Tak naprawdę. Ale z tego co widzę, to Amerykanie będą teraz starali się albo przez tą Holandię przebijać. Przybyły tutaj nawet czołgi średnie Węgier i Amerykanie jadą, ty. To jest Ameryka, dosłownie. Jest grzmocenie i to... O Jezusie z Nazaretu.
wypalają ich w sekundę, nie? Te dywizje. Moi drodzy, to będzie wyścig o Berlin. Dosłownie wyścig o Berlin, tylko alianci startują z lepszych pozycji. Wojska Związku Radzieckiego prawdopodobnie niedługo zajmą stolicę Rumunii, ale Amerykanie będą dosyłali tutaj coraz więcej wojsk i patrzcie na to. To będzie kto szybciej do Berlina, moi drodzy. Czy Rusek? Czy Holender? Niemcom się nie powiodło, ale wracają już czołgi średnie niemieckie, jadą już tutaj. Chcą zatrzymać Amerykanina za wszelką cenę, aby nie zdobył Berlina, nie? Tak naprawdę. Związek Radziecki, moi drodzy, się odpala. Ruszają z okolic Bramy Smoleńskiej do ataku. Starają się wypchać Niemca jak najgłębiej. Tutaj też, moi drodzy, jest wszystko w porządku dla nich. A Amerykanie nawet zostają odepchani troszeczkę na froncie. Co jest? Czy kontrofensywa Niemiec tutaj zda egzamin? Czy niemieckie czołgi tutaj wyciągną, że tak powiem, tę rzecz? Niemcy starają się, moi drodzy, za wszelką cenę jak spowolnić może Mars Sowieta. Tutaj będzie kolejne ogromne okrążenie. Powoli, spokojnie, metodycznie. Amerykanie tutaj też dokonali okrążenia i przebicia. Niemieckim wojskom się nie udało ratować tych dywizji niestety, ale Amerykanie powoli i statycznie starają się też przełamywać i Niemcy też idą przed siebie, Niemcy też idą do przodu, nie? Ja już nie wiem, co się dzieje na tym froncie, czy to Amerykanie dominują Niemców, czy Niemcy Amerykanów, ale z tego, co widzę, to Holendrów jest coraz więcej, ojojoj, tutaj 6 dywizji piechoty idzie właśnie do piachu, Wilhelmshaven zostaje właśnie też przeorane, że tak powiem. No, tutaj będzie marsz Amerykanów na Berlin i to tym razem Amerykanie zostali tutaj okrążeni, ich dywizje czołgów, moi drodzy, zostały odcięte, ale jednak znowu je uratowali. Tutaj niemieckie siły pancerne sobie radzą, ale bo to jest mniejszy teren. Ze strony Związku Radzieckiego będzie szedł tutaj, wydaje mi się, niekończący się push. Już ruszają powoli i starają się przebijać, mimo to Niemcy też starają się tutaj coś powstrzymywać, ale długofalowo mi się wydaje, Ruscy przerobią, nie? Oj, moi drodzy, Wehrmacht tutaj nie wygląda, jakby był w najlepszej formie. Amerykańskie czołgi go łamią. Z Rosją to jest tylko kwestia czasu, jak to będzie wyglądało. Oj, 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 moi drodzy, mamy niebezpieczeństwo tutaj na froncie dla Wehrmachtu. Myślałem, że doszło do okrążenia przez chwilę, ale albo Niemcy się skutecznie wycofali, albo to był plan po części i powiem wam szczerze, no prawie było mocne okrążenie 4 dywizji czołgów średnich niemieckich na tym froncie. Moi drodzy, Niemcy poszły do ataku, Niemcy poszły do ofensywy, amerykańskie dywizje pancerne zostały odcięte razem z piechotą przy Essen, ale znowu odbili ten teren Amerykanie. Powiem wam szczerze, że tutaj zmiany na froncie wyglądają dosyć dziwnie, bo teraz Niemcy zostają prawie okrążone i nie wiem już jak to traktować, nie? I znowu Amerykanie zostali znowu odcięci przed chwilą, a przed chwilą odcinali Niemców. Co tu się dzieje? To jest zbyt dużo akcji i zbyt dużo zmian na takie losowe rzucanie. I znowu Amerykanie nie są odcięci i znowu Amerykanie zaraz będą odcięci albo Niemcy. I kto kogo w końcu wybije pierwszy? Tymczasem cała Armia Czerwona teraz dosłownie napierdala na Berlin. Więc trzeba zdać sobie z tego sprawę, że to, co się dzieje tutaj, to jest wierzchołek góry lodowej po prostu. Niemiecka ofensywa, moi drodzy, na Amsterdam i prawdopodobnie może to być zakończenie tutaj amerykańskiej, chociaż nie wiem, tutaj dywizja amerykańsko moi drodzy, australijskie zostają wybijane powoli czołgami, ale Amerykanie już pędzą, żeby je wyzwolić i pędzą coraz głębiej, tak naprawdę. Rosjanie się ruszyli i aktualnie będą starali się wyłączyć, moi drodzy, Bułgarię z wojny, jak i Rumunię powolnym krokiem. Tutaj też są przebitki dalej. Niemcy dywizję na froncie mają, ale nie obstawiam całego frontu, tak naprawdę. Jeżeli chodzi o powrót do Holandii, no to, moi drodzy, kto tu zdominuje kogo? Nie mam zielonego powietrza. Pojęcia, co ja w ogóle powiedziałem, jakiego powietrza. Jest, no, moi drodzy, rozjazd, amerykańskie dywizje zostały okrążone całkowicie tutaj. I tutaj też kolejne okrążenie, moi drodzy, i wybijanie kolejnych wojsk amerykańskich. Amerykanie już tego nie... Ujojoj, już tego nie wycofają, nie? Amerykanie już tego nie wycofają i tutaj chyba Niemcy będą, moi drodzy, dominować i zepchają z powrotem aliantów za morze, nie? Ich wypchają tutaj. Więc to będzie chyba na tyle, jeżeli chodzi o D-Day. Bardzo dziwi mnie decyzja aliantów, że nie chcieli Włoch wyłączyć z wojny jako pierwszych. To już by strasznie pogrzebało szansę Niemiec na cokolwiek. A Ruscy tutaj podchodzą pod Bukareszt. Teraz jest natarcie Wehrmachtu, moi drodzy, na każdej froncie, jeżeli chodzi tutaj o Holandię. Północ, południe i ze wschodu nadciągają wojska Wehrmachtu. Amerykanie starają się utrzymać przyczółek, ale nie wiem, czy im to wyjdzie. Front, jeżeli chodzi o Związek Radziecki, z perspektywy Wehrmachtu łamie się coraz bardziej. Na północy coraz bardziej wojska Wehrmachtu zostały też wycofane. Tutaj przy Mińsku wojska Wehrmachtu są też atakowane cały czas przez formacje pancerne Związku Radzieckiego i to jest powolny, bardzo powolny kolaps, jeżeli chodzi o Niemcy. Tutaj była jakaś próba jeszcze akcji z tego, co widzę na południu, ale chyba raczej to nie będzie zbytnio, że tak powiem, zbytnio tutaj chyba nie będzie to sukcesem. Tym bardziej, że Niemcy muszą praktycznie całe lotnictwo angażować w daną bitwę, nie? I kasy tutaj... Nie, przebili się, dobra. Ale tu 10 dywizji radzieckich pancernych, moi drodzy, w Gałaczu, nie? To jest siła już nie do pokonania, nie?
Związek Radziecki jest nie do ruszenia. Brytyjczycy po cichu starają się wylądować i uzyskać w troszeczkę innym miejscu przyczółek, z tego co widzę, i zająć Lorient. Nie wiem, dlaczego tak został rozplanowany desant, ale prawdopodobnie, no, wygląda to dosyć dziwnie, ale Brytyjczycy nie mają portu, tak naprawdę. Oni nie mają portu, nie mają zaopatrzenia, więc te dywizje prawdopodobnie znikną. Tak na serio, one prawdopodobnie zostaną zniszczone. Jak wszystko dla mnie zwiastowało koniec już Wehrmachtu, w sensie zwycięstwo Wehrmachtu w Holandii, to teraz Amerykanie idą do ofensywy. I Amerykanie poszli, mimo że są odpychani tu czy tam przez czołgi niemieckie, to radzą sobie naprawdę i cisną do przodu. I prawdopodobnie już teraz oni się nie dadzą wypchać z Holandii. Kompletnie. Tutaj poszedł D-Day, ale średni ten D-Day im wyszedł na Brest, bo teraz Niemcy ich tutaj po prostu wybiją, nie? Ujujuj. Front, jeżeli chodzi o Związek Radziecki, tutaj załamuje się coraz bardziej. Ruscy coraz śmielej i coraz bardziej agresywnie idą przed siebie. Bitwy trwają. Rosjanie będą starali się zająć Kłajpedę i przeciąć tutaj północne zgrupowanie armii niemieckiej, ale nie wiem, czy Niemcy będą mieli jakąkolwiek odpowiedź na te tysiące czołgów średnich ze strony Związku Radzieckiego. Tutaj, moi drodzy, perspektywa Niemiec i Wehrmachtu. Tutaj jest sieczka, tu jest sieczka. Tu poleciał desant na południe w ogóle i oni zajęli port Kanadyjczycy, nie? Tak naprawdę. Więc oni się już wycofują tutaj. Francja wyszła się cofa i Włosi lecą to odratować szybko. Tutaj Amerykanie działają, moi drodzy, na północy z Holandii. Ruscy odcięli Kłajpedę i odcięli w ogóle całej Flanty w miarę. 5 dywizji niemieckich idzie do Wora i Ruscy... Ojojoj, to już będzie game over. I tutaj, ale moi drodzy, Niemcy wrócili na front, 15 dywizji piechoty radzieckiej okrążyli. Czy ją wybiją, to jest druga sprawa, nie dali rady. Czołgi Związku Radzieckiego, jak zwykle, przybyły tutaj uratować. Dywizje Francji Vichy przybywają na front. Raczej to nie zatrzyma ruskiej armii, tak naprawdę. Jest już przejazd po prostu. Ruscy dojeżdżają już, moi drodzy, do Królewca. No to już będzie przełamanko. Jak z południa pójdą jeszcze ruskie czołgi i zrobią takie okrążenie, no to już będzie chyba planisko puszczane. Chociaż tutaj Rumunia jest bardzo mocno obstawiona, nawet bardziej niż front tutaj, jeżeli chodzi o Wehrmacht. Tutaj dywizje jest mniej, zaopatrzenie ruskich lepsze, więc mogą się już rozkręcać, nie? Tymi maszynami, tymi czołgami, tym wszystkim mogą już coraz bardziej. Holandia zajmuje coraz więcej terenów, moi drodzy. W sensie Stany Zjednoczone zajmują coraz więcej terenów. Tutaj D-Day taki jakby został odepchany, tak naprawdę. A tutaj Amerykanie... dwie dywizje amerykańskie poszły. Hanover zostaje odbity teraz, ale ładnie idzie, z tego co widzę. Kolonia zostanie też zajęta, a to będzie chyba ważny supply hub dla aliantów, no, to poprawi im to zaopatrzenie. No i chyba teraz będzie marsz na Berlin. I powiem wam szczerze, Ruscy się ścigają z aliantami, jeżeli chodzi o Berlin, ale wydaje mi się jednak, że alianci będą troszkę szybciej w Berlinie. Takie mam wrażenie. Po drugiej części globu, moi drodzy, Japonia rozwaliła Dominium Indii i zastanawiałem się, czy będą jakieś walki na Pacyfiku, ale tu jest chyba bunker zrobiony i oboje sobie raczej walkę morską odpuścili. Oj, moi drodzy, to wygląda jak ręka Polaka, który wyciąga, albo jak jakiś, nie wiem, nie mam pojęcia, jak to opisać. Fajne po prostu. To jest ręka Polaka, jak sięga po 500+, do twojej kieszeni i do twoich rodziców, jeśli pracują. Z ręka socjalizmu. Ruscy przebijają się z południa i jadą już na północ. Ej, moi drodzy, oni okrążą cały Wehrmacht. Tu jest 35 dywizji Wehrmachtu w jednej prowincji. Oni będą starali się okrążyć większą część, że tak powiem, Wehrmachtu, chyba że Niemiec to wycofa jakimś sposobem, w co wątpię, bo ruski i jego czołgi są nie do zatrzymania tutaj. I powiem wam szczerze, nie, wycofali ładnie, czołgami uciekają i tak dalej, okej. Okay. Ale było blisko do takiego przecięcia, stary. Bardzo blisko. Chociaż tutaj już ofensywa zatacza koło, moi drodzy. Jest poprowadzona w dość mądry sposób. Ostatnia prowincja dzieli Niemcy od wielkiego okrążenia i zostali przecięci, moi drodzy. Tutaj zostało wszystko odcięte, okrążone. Niemcy się wycofały w ogóle za linię rzek i Warszawa jest ostateczny, jakby to robić, kordon. Jakby to powiedzieć, jak je robić, co ja w ogóle gadam. Jest ostateczny kordon, moi drodzy, zrobiony tutaj, defensywny. Alianci coraz dalej, coraz głębiej, coraz szybciej się posuwają. Kanadyjczycy zostali odepchani i, moi drodzy, Afryka jest odbijana obecnie, bo Włochy się prawdopodobnie z niej wycofały, więc zajmowana z powrotem. Alianci są dosłownie 4 kratki od Berlina, nie? 4 kratki od Berlina i kolejna dywizja tutaj, moi drodzy, okrążona została niemiecka i wypalona w tym okrążeniu. Tutaj jeszcze jakiś desant od Brytyjczyków, a raczej się nie powiedzie. Sowieci to okrążyli, przecięli, wycięli, idą do przodu, muszą tylko teraz zjednoczyć front, tak jakby, nie? Domknąć front, wybić te rzeczy na plecach i iść dalej do przodu. Kolejne 3 dywizje niemieckie, moi drodzy, wyparowywują. Chodzi mi oczywiście o wojska pancerne. No, alianci dojadą do Berlina, chociaż Sowieci, oj, gonią Sowieci. Jedzie Ruski przed siebie, moi drodzy. Jedzie Ruski przed siebie cały czas i cholera wie nawet, czy oni nie będą zmotywowani bardziej Niemcy na po prostu zatrzymanie wszystkich.
przed dojazdem do Berlina, więc zobaczymy, kto będzie pierwszy. No i chyba mamy, moi drodzy, spełnienie marzeń aliantów. Szybciej dotrą do Berlina od ruskich. Mimo że to mi się wydaje, ofensywa na Związek Radziecki załamała potęgę Niemiec. Rosjanie, moi drodzy, pod Warszawą. Strach dla każdego Polaka teraz. Ruskie czołgi pod Warszawą ją okrążają, dywizje niemieckie. Warszawa chyba została, moi drodzy, Festung Warszaw. Ruscy się będą przebijać. Do Berlina nie ma opcji, żeby dotarli Ruscy tak szybko. Alianci już są pod Berlinem, tak naprawdę. Bardzo blisko. Chyba tu będzie okrążenie, nie? Staranie się okrążenia Berlina. Rosjanie przeszli Dniepr. Boże, kochany, Rosjanie przeszli Wisłę i kierują się w stronę Odry. Walki o Berlin, moi drodzy, już robią się niebezpieczne dla Wehrmachtu i dla Niemiec. Berlin prawdopodobnie za niedługo zostanie zajęty, nie? Prędzej czy później. Ale Ruscy też gnają przed siebie i chcą jak najszybciej tam dojechać, chociaż wątpię, no aliantów jest tu więcej, nie? Powiem wam szczerze, że tak, bitwy o Berlin trwają, ale alianci nie są w stanie zająć Berlina, więc nawet możliwe, że doczekamy się Armii Czerwonej pod Berlinem. Naprawdę bardzo możliwe to jest. A z racji tego, że Armia Czerwona zajęłaby przyczółek później, przed Berlinem z Supply Hubem i Szczecin, to miałaby łatwą pozycję do ataku na Berlin. Więc z drugiej strony wydaje mi się, że alianci zrobią wszystko, żeby zająć Berlin przed Armią Czerwoną, nie? A Ruscy już jadą przed siebie, Ruscy już są odpaleni, nie? Berlin, moi drodzy, upada. Oj, został okrążony i odcięty przez wojska aliantów. Ruscy nie zdążyli do Berlina, ale za to Ruscy zajęli Rumunię i Węgry przejechali. Dosłownie przejechali, nie? Ruscy już w Budapeszcie. Jest totalny rozjazd. Berlin zostaje zajęty przez aliantów, mamy upadek Berlina. I dlaczego Australia posiada tereny, nie wiem, dobra, niech mają po prostu. Niech się dzieje wola Boża tutaj. I tutaj już jest kontrofensywa i już jest, moi drodzy, desant, D-Day, Sreje. No Niemcy zostają rozszarpane, nie? Tak naprawdę. Zajęcie Gibraltaru bardzo dużo dało osi, bo przynajmniej nie rozszarpali Włoch tak szybko. Tak naprawdę. Za niedługo będziemy mieli chyba spotkanie Armii Czerwonej z aliantami. O, moi drodzy, mamy konferencję jałtańską. Okej. Okay. Do kapitulacji Niemiec jeszcze troszeczkę potrzeba, mi się tak wydaje. Oj, potrzeba. Moi drodzy, ostatni dech Włoch. Włochy wykonały desant na tyły, moi drodzy, na tyły Anglii. Jezus Maria, gdyby mieli tylko więcej dywizji, Brytyjczycy mają tutaj jakieś wojsko, ale mają go mało, tak naprawdę, ale się rozeszli. Gdyby tutaj były jakiekolwiek czołgi, że tak powiem, to prawdopodobnie nawet nie wiem, czy nie zobaczylibyśmy kapitulacji Londynu, nie? Po prostu. W sensie Anglii, co ja gadam, bo już jestem tak zmęczony. Jest przecięcie, moi drodzy, połowy Anglii, ale o Jezus Maria, dobra, to już jest pocięcie, to już jest po Rzeszy Niemieckiej. Oni nie zdążą, nie poradzą sobie, tak naprawdę. Oni nie zdążą i sobie nie poradzą. Jednak tutaj alianci też wycofają część wojska właśnie, żeby ich odepchać. No to była ostatnia ofensywa Rzeszy. Co gdyby Steiner zaatakował, ale w Liverpoolu, nie? W Liverpoolu Steiner zaatakował po prostu. I tyle. Ruscy i alianci rozszarpali tutaj Niemców. I mamy kapitulację, moi drodzy, Rzeszy. Jest. Kapitulacja. Bułgaria. Zaraz po niej. I teraz prawdopodobnie po państwie włoskim będzie wielka konferencja pokojowa. Włochy też już się nie bronią. One wiedzą, co się tutaj wydarzy. Ale Włochy się w Anglii bronią. Ruskie dywizje czołgów dojechały pod Rzym. Raczej tego nie przebiją jeszcze. Muszą się przeorganizować i będzie dopiero jazda. Mussoliniego usunęli. Ty, oni się ścigają. Ruscy chcą odciąć aliantów. Mamy wielkiego laga. Okej. Okay. Koniec, moi drodzy. Praktycznie można powiedzieć, że to jest game over. Dobra, zróbmy synchronizację. O Jezus. Dobra. Koniec! Brawo, moi drodzy, dla aliantów i brawo dla Związku Radzieckiego, brawo dla Niemiec za podjęcie rękawic, walki. Mamy to. Wielki Związek Radziecki zdominował. Na koniec, template'y. Dywizja czołgów 29142? Okej. Okay. 4 kilometry... Nie, coś się porąbało, dobra. 45 rozpiętości, 7,5. I tak wygląda template, moi drodzy, czołgów sowiecki. W sensie niemiecki, przepraszam. Standardowa dywizja piechoty, oczywiście standardzik. Czekaj, Stany Zjednoczone teraz, moi drodzy. Piechota, 42 arty. Tanki, 42. Tak wygląda. I wojska zmechanizowane. I teraz Związek Radziecki. Pierwszy template i drugi template. Tanków. Tak to wygląda, moi drodzy. Dobra, i tak wyglądają czołgi zaprojektowane. Zaczniemy od Sowieta. Podstawowy średni szczycier czołgów. Proszę bardzo. Tutaj to już chyba nie było zabawy zresztą, nie? Nie był. Okej. Okay. Flame. Okej. Okay. Teraz, moi drodzy, niemieckie. Zaawansowane podwozie czołgu średniego. Jest Deutschland. Tak to, moi drodzy, mniej więcej wygląda. Okej. Okay. I Stany Zjednoczone. Boom. Pierwszy. I boom. Tak to, moi drodzy, wygląda.
No, moi drodzy, można powiedzieć, że nieciekawie. Gocha tutaj będzie starała się zatrzymać włoską inwazję. Na Włochach gra Jarko, na Etiopii gra Gocha. Będzie starała zatrzymać się Włochów, inwazję ich na Afrykę. Zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, że oczywiście jak najlepiej wyjdzie. Trzymamy kciuki za Etiopię. Tylko Etiopia sobie musi generałów przydzielić jeszcze chyba. Albo nie ma. Nie przydzielone zostały, okej. Okay. Niestety, armie włoskie łamią opór, że tak powiem, księżniczki. Gorzowskiej księżniczki, nie? Gorzowska, rycerz z Gorzowa wycofuje swoje wojska, moi drodzy, do Addis Abba. Prawdopodobnie będzie Enzik. Włosi nie atakują. Okej. Okay. Oj. Chyba Etiopia nam nie ucieknie do Addis Abba, moi drodzy. Włosi ją zatrzymują, nie? Chyba nie... okrążyli ją. A jest! Jednak Etiopia last stand w Addis Abba, nie? Wielcy walczący husarze etiopscy bronią do ostatniego, jakby to powiedzieć. No do ostatniej kropli krwi, nie? W Niemczech, moi drodzy, wojna domowa. Ty, to do wąsatego będą ochotników wysyłać. Jezu, jak on tą przegra tą wojnę domową, to będzie naprawdę wyjątek, nie? Tak naprawdę. Co robią Francuzi? Francuzi jeszcze nic nie robią. A nie, odnawiają blok narodowy. Oho. A czy dziadek będzie na... No stary, chłop poszedł w dziadka. Nawet nie próbował nic zmieniać. A Wielka Polska Nieśmiertelna co robi? Jeszcze nie wybrała drogi dla siebie, okej? Okay. A, bo tu jest dwa razy faster. Bohaterska obrona wojsk etiopskich. O Jezus. Oj. Wojna domowa, moi drodzy, w Anglii. Osward Mosley właśnie zaczyna, moi drodzy, wyzwolenie, nie? Jeżeli przegra z botem, no to będzie ciekawie. Moi drodzy, frakcje się dopiero urodzą. Będą po 4 osoby w każdej z frakcji. 4 frakcje, 4-osobowe będą. Moi drodzy, mamy pierwszą frakcję, czyli Gocha to wspaniała kobieta. Oczywiście, że tak. Muszę się zgodzić, Gosia jest fantastyczna. Jeżeli chodzi o Hearts of Iron 4, to Hearts of Iron 4 nie ma przed nią żadnych tajemnic. Moi drodzy, jest tutaj bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ prawdopodobnie gracz Niemiec zostanie zaanektowany przez Adolfa Hitlera, który jest botem. Jakby to powiedzieć, no takie życie, tak? Jakie życie, taki rap, jaka fałda, taki schab, jak to można powiedzieć. Bot jeszcze nie ogarnia nawet i nie przydzielił sobie dywizji dodatkowych na przykład na front, nie? Tutaj to na przykład mamy przykład tańca. To jest niemiecki taniec. Taki taniec zaprezentowali Polakom 1 września. O, teraz już zaczęli tańczyć. Japonia wypowiada wojnę, celem jest Shaanxi. Na Japonii jest bot, na Chinach jest gracz. Gracz tak jakby pojednoczył sobie bardzo mocno Chiny, z tego co widzę, ale prawdopodobnie japoński bot może tutaj robić dontowa B, że tak powiem. I ZSRR uzasadnia cel na Japonię. Spocony knur, moi drodzy, będzie chciał uzasadnić cel na Japończyków i będzie chciał zrobić desant. Moi drodzy, Włosi wysłali ochotników do bota i Włosi właśnie ochotnikami albo Niemcy ratują, albo będą chcieli podbić je, nie? Włoch wysłał ochotników do Niemiec i bot niemiecki bez drzewka będzie wojnę domową wygrywał. Jezus! Ej. Polska wypowiada wojnę, celem jest Litwa. Oczywiście imperialistyczny, jakby to powiedzieć, i kapitalistyczny nastrój Polaków. Jedno państwo, moi drodzy. No tu jest problem. Jezus, Niemiec naprawdę tą wojnę przegrywa, Boże! W sensie, no panowie, come on, bro. Bot niemiecki na full bombie puszuje z Włochem Niemca, nie? Ej, Brytyjczyk zajął Holandię, what? Kiedy? Kiedy Brytyjczyk zajął Holandię? Co jest? Oho. O Boże, o mój Boże! Włoch okrążył! Jezus, co? I on to naprawdę przegrał! Ja myślałem, że oni go prankują, nie? I że on ich pokona. On to naprawdę przegra. Nie, jest, uwolnił się. Dobra, uwolnił się. Okej. Z tego, co widzę, to jest git. A myślałem, że on to przegra, nie? Naprawdę. A Włoch tu już idzie! Włoch tu już wchodzi, żeby go okrążyć. Moi drodzy, jedna prowincja od okrążenie. No nie będę wam kłamał. 30% armii Kaisera. 30% armii Kaisera jest tutaj okrążone mniej więcej, nie? Jeżeli oni to złapią... Boże, bot niemiecki wchodzi! Co? Zrobili to, okrążyli to. Jezu Maria. Bot niemiecki zaorał swoim intelektem, moi drodzy. Mamy okrążenie wojsk kaiserowskich i bot na full bombie plan puszcza agresywny. Co jest? Co jest bot agresywny? A, odbili się. Proszę bardzo. Jednak Kaiser jest wolny i Niemcy się nie poddają. Ty, Austro-Węgry dołączyły do wojny domowej i konfliktu z Niemcami. Austro-Węgry musiały uratować Niemcy od niemieckiego bota. No way, co tu się dzieje, moi drodzy? Mapa koloruje się na naszych oczach. Jesteśmy świadkami pojedynku agresora z obrońcą. Jeżeli atakuje agresor, obrońca się broni. Jeżeli obrońca się broni, to agresor atakuje, tak? Moi drodzy, Węgier ratuje. Okej. Kapitulacja. Dobra. Honor i godność Kaisera
zostały zachowane przez Austro-Węgry. Ty, ale widzę, że za pomoc Austro-Węgry dostały kawałek Śląska, nie? Za pomoc, okej. Okay. Tak naprawdę. I tutaj Anglicy uzasadniali cel, ale się wycofali, obsrali się. Tak na serio. I teraz będzie na Danię cel. A co zrobi Kajsa? Nie mam zielonego pojęcia, nie? Moi drodzy, wpływy strategiczne osiągają inny level. Włochy właśnie wjechały na Bałkany, a Anglicy robią desant na Danię. Coraz bardziej starają się odciąć Niemców od wszystkiego. Niemcy muszą pomyśleć, Niemcy muszą zadziałać, bo będą w dupie. Dosłownie w dupsku będą. Moi drodzy, konferencja pokojowa. Dlaczego Polska wypowiedziała wojnę Japonii? Okej. Okay. Dobra, to już chyba troszeczkę zaczynam coraz więcej rozumieć. Sułtan Osmański wypowiada wojnę, celem jest Grecja, moi drodzy. Turcy i... Ojojoj. No tu będzie powolne podbijanie chyba botów obecnie, z tego co widzę. Walka trwa. Ej, co się dzieje? Co? Rumunia wsparła Grecję i wypowiedziała wojnę Osmanowi i zrobiła desant na plecy Osmana i wjeżdża w połowę jego kraju. Gdzie Osman ma wojska u greckiego bota? Co się tutaj dzieje? Co się tutaj dzieje, chłopie? Co jest? Czy... Co? Czy... Jezus, jeszcze Ruski idzie z drugiej strony. Boże, Turcja jest we frakcji z Austro-Węgrami, a Austro-Węgry z Niemcami nie przyjęli wezwania do wojny, żeby im pomóc. Porwano 2000, nie? Turek został praktycznie sam. Wjechali mu go rozsadzić, nie? Boże, co tu się dzieje w ogóle? Cała turecka armia w tej prowincji stoi i ucieka, patrz. Ja pierdzielę, Rumun mu się rozlał na pół kraju, nie? Co tu się robi? Jezus. Wyrzucili chłopa z frakcji, ale sojusznicy. Normalnie, kurde, twój sojusznik pada, to oni z bomby kick z frakcji IS-a. Jestem w demokracji, idą Niemcami, oni mają to w dupie, nie? Moi drodzy, jesteśmy świadkami ataku agresora na obrońcę. Polska walczy z całą frakcją proniemiecką. Związek Radziecki ze Stalinem na czele prawdopodobnie już niedługo przyśle wojska do Polski, bo możemy być pewni tego. Polacy trzymają front, co ciekawe. Polacy trzymają front. Okej, okay, zobaczymy, czy Niemcy zrobią jakieś breakthrough i czy Niemcy będą w stanie zdobyć jakieś tereny. Polacy wbili się na dzikiej furii, moi drodzy. Tak naprawdę. W Czechy, więc ciekawie to wygląda. Uzasadnianie celów, moi drodzy. Ojojoj. Państwo włoskie spiskuje przeciwko Austro-Węgrom. Ajajajajajć. O Boże. Grecja dołączyła do frakcji Gocha, to wspaniała kobieta i teraz Włochy wykorzystają to jako kasus belli dołączenia do wojny, nie? Tak naprawdę. I Włosi są już praktycznie gotowi, moi drodzy, na gojdę. I ruszyli. I ruszają Włosi. Nie wiadomo, czy oni się przebiją. I moi drodzy, Włosi ruszają przed siebie. Austro-Węgry zostały z Niemcami zaatakowane. O Jezus, co jest? Dlaczego Niemiec nie bronił granicy z Brytyjczykami? Lol, 25 tysięcy? Co jest? Moi drodzy, czy właśnie Włochy i Brytyjczycy stworzyli sojusz, w którym rozebrali do naga Niemcy? Jezus Maria, oni zaraz będą pod Berlinem. Co tu się dzieje? Jestem zaskoczony, że nawet Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich nie musiał interweniować i w ogóle Rumunia też wypowiedziała wojnę, okej? Okay. A nie mogli wezwania po prostu przyjąć? Są w tej samej frakcji, no dobra. Widzę, że Austro-Węgry zostają rozebrane razem z Niemcami. Szkoda, że nie ja, Weep Fire, o, oczywiście. Berlin pusty, co? Dobra, Niemiec, moi drodzy, zostaje zniszczony. To już nawet nie ma co gadać, nie? Brytyjczycy w Berlinie, upadek Berlina. Tak to wygląda. I Włosi od południa robią pizzę. Ujojoj, to nie była dobra rozgrywka dla Niemiec, moi drodzy. Niemcy już kapitulują i teraz Austro-Węgry prawdopodobnie zostaną rozsadzone przez brytyjsko-włosko-sowiecki, moi drodzy, sojusz przeciwko nim. I chyba będziemy oczekiwali wojny dziadka, czyli Związku Radzieckiego z Imperium Brytyjsko-Włoskim. Moi drodzy, jesteśmy świadkami upadku Tokio, tak naprawdę, Sowiet zdesantował się na Japończyka. Prawdopodobnie to będzie kolejna siła. Na Stanach Zjednoczonych jest gracz, więc powiem wam szczerze, że Stany Zjednoczone i Francja mogą tutaj też nieźle namieszać, nie? Razem z Meksykiem. I mamy konferencję pokojową o Europę. Towarzysze, bracia i siostry polskiego naroda, Niemcy i Austro-Węgry zostały marionetkami. Co? Oni ich spapetowali, Boże. To jest gorsze od aneksji, bo zostajesz kogoś wasalem. Moi drodzy, podbój kiszenia dla państwa włoskiego stał się uzasadniony. Ojojoj, chyba będziemy mieli tutaj pierwszą wojnę. Włochy wzywają Grecję jako naszego sojusznika. Lecimy dur, panowie. Jest wojna. Moi drodzy, z tego co widzę, dla frakcji sowieckiej mogą być tutaj dla frakcji sowieckiej problemy na froncie. Włosi przebijają się przez Austro-Węgry, które zostały marionetką Rumunii z jakiegoś powodu. Tutaj jest naprawdę, dzieje się nieciekawie. Polacy robią swoją defensywę w Polsce, odpuszczają swojego sojusznika. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich wysyła już Armię Czerwoną na tereny Rumunii i
Polski, z tego co widzę. Co zrobi Francja? I co zrobi Stany Zjednoczone? O tym się zaraz przekonamy i kto wyjdzie on top, no to zobaczymy, jak to będzie wyglądać w praniu, nie? Panowie, Armia Czerwona przybyła na front bronić Polski i Austro-Węgier. Polacy jak zwykle uciekli z pola bitwy i nawet nie starają się zatrzymać Włochów. Tutaj Brytyjczycy też robią niezłą sieczkę, nie? Tak naprawdę. Jezus, co tu się dzieje? Z tego co widzę, Włosi posuwają się do przodu. Z tego co widzę, to naprawdę front się posuwa, Sowieci się bunkrują na rzekach, a Włosi, moi drodzy, z Brytyjczykami starają się gdzieniegdzie Polaków przebijać z Sowietami. Powietrze wygląda tragicznie dla frakcji sowieckiej. Złe w ogóle, nie wiem co oni kryją, ale tu jest niezłe przebicie i tutaj niezłe straty zadają. Nie, jeszcze nie zadają. Co jest? Co? No dobra, nieważne. Mamy desant. Mamy dziki desant na Wielką Polskę Nieśmiertelną. Niemcy z Brytyjczykami. Niemcy się wbili i w sensie Brytyjczycy zrobi... W sensie Niemcy? Kto z kim walczy, kurwa? W sensie Niemcy się przebiły desantem z Brytyjczykami na Polaków i Sowietów. Już nie wiedziałem, już mi się we łbie mieni od tego wszystkiego. I mają, moi drodzy, przebicie na północy. Gdzie jest Krasnoja Armia? Gdzie są Krasne Soldaty? Gdy są potrzebne? Gdzie jest Krasna Armia? Gdzie jest polski żołnierz, jeżeli chodzi o bronienie narodu polskiego? Gdzie jest Armia Czerwona, która... D-Day na Dąbki stał się faktem. Historia dzieje się na naszych oczach, moi drodzy. D-Day, lądowanie w Dąbkach. Tutaj na południu też jest prawie przebicie. Plan jest puszczony na pełnej goździe. Co tu się dzieje, chłopie? Białogród nad Dniestrem. Zobaczmy, co robi najważniejsza postać tej sceny tutaj. Etiopia. Etiopia ma 16 dywizji. Etiopia atakuje. Co jest? Boże kochany, ja rozumiem wszystko, ale właśnie gracz Polski i Związku Radzieckiego przegrywają wojnę z kobietą, która gra na Etiopii. To już jest niewytłumaczalne, nie? Nie dość, że w życiu, to jeszcze w grze. Kobiety ich zdominują. Łukasz Kałach, prosto z Charkowa. Chińczycy wbiły plecy Związku Radzieckiego. Chiny wbijają w plecy ZSRR. ZSRR nie ma wojska. I ledwo cofa dywizję na Ural. Chiny wjeżdżają na pełnej goździe. Chińczycy mają 97 dywizji piechoty, nie? Boże kochany, co tu się dzieje? Jezus Maria, wojska brytyjskie pod Warszawą. Gdzie byli Polacy, gdy trzeba było bronić Warszawy? Uciekli. Moi drodzy, okrążenie wojsk sowiecko-polskich pod Poznaniem, jest mocne przebicie Etiopii i jest mocne przebicie, moi drodzy, chciałem powiedzieć elektryków, Brytyjczyków. Front się załamuje. Co robi sowiecki towarzysz? On się cofa za Dniepr. Okej, ciekawie to wygląda. Musiał skrócić front, żeby ubezpieczyć się tutaj. Chińczycy też wchodzą. Rozumiem. Co zrobi frakcja Stanów Zjednoczonych i reszty? Czy oni przesiedzą praktycznie na sandboxie, grając w grę, czy zainterweniują, zrobią cokolwiek, bo wygląda to nieciekawie, nie? Tak na serio. Panowie, Liberia poszła na wojnę. Zrobiła desant na Brytyjczyków. Liberia zrobiła desanty, nie? Na Brytyjczyków, stary, od tyłu. Czajcie to? Gracz Turcji, który został pokonany, wszedł na Liberię i wypowiedział wojnę Wielkiej Brytanii i właśnie zajmuje kolonię. Okej. Okay. Oj, Dniepr został sforsowany, moi drodzy. Takich problemów to nawet za dziadka nie było w Związku Radzieckim. Ale tutaj w ogóle jest coś dziwnego, bo tutaj jest puszczony dziki plan, tak naprawdę. Tu jest dziki i jeszcze raz dziki plan puszczony. Dominacja powietrzna jest stuprocentowa, ty, Związek Radziecki się załamie. Chińczycy wchodzą, co się dzieje, tak naprawdę? Co tutaj się wyrabia? Moi drodzy, Francuzi robią ruchy chyba, żeby powiększyć front. Aktualnie będzie Belgia i Luksemburg prawdopodobnie podbijana. 375 dni, żeby Luksemburg podbić. Boże kochany, co jest, nie? Akcja dzieje się na naszych oczach. Moi drodzy, nie wiem, co tu się dzieje. Jest wojna, Rzym upada. Moi drodzy, oni się wbijają w Niemcy, w sensie w plecy. Zrobili desant właśnie na Włochy. Co się dzieje? Czemu Włochy dają... Czekaj, co? Ameryka wylądowała, moi drodzy, we Włoszech. Włochy są puste. Amerykańscy Marines, moi drodzy, wbili z piechotą. Czy Włosi... Ty, a gdzie mają Włosi dywizję? Włosi są w Związku Radzieckim. Nie, no nie wierzę. Włosi są w Związku Radzieckim, Amerykanie wylądowali w Stanach Zjednoczonych i, moi drodzy, zajęli Rzym i usunęli Benito Mussoliniego. Niemożliwe to jest, co się dzieje we Włoszech. Włoska wojna domowa. Boże, moi drodzy, na święte rury Gazpromu, czy właśnie Ameryka... Co się tutaj wydarzyło? Niech mi ktoś to powie, bo nie wiem. Chińczycy, moi drodzy, wjechali w połowę Związku Radzieckiego, tak naprawdę. Okej, okay. Nie wiem, kto skapituluje, kto będzie kim i kto będzie czemu, nie? Ej, moi drodzy, Amerykanie mają marionetkę już z Włoch. Co jest? I oni... A co z tymi Włochami będzie? Co się tu teraz wydarzy? Czy Związek Radziecki ruszy do ofensywy? Pomocy? Ty, Francuzi się przejeżdżają zresztą. Co jest? Czy oni się wycofali stąd?
Ty, Rusy idą! Co jest? Ej, to co tu się stało? Rusy idą do przodu, wszyscy idą do przodu. Niemcy z Brytyjczykami albo się wycofali w Europie, albo nie wiem, co się tutaj wydarzyło. Co jest? Panowie! Moi drodzy, co by się nie działo w jakiejkolwiek wojnie widzów, to z jednym możemy być zgodni. Związek Radziecki nie ma granic i zawsze wygrywa. Polscy husarze zaraz wjadą do Berlina! Boże, Polska w Berlinie! No i jestem podjarany teraz, chłopie. Po upadek Berlina, Wielka Polska Nieśmiertelna zdobywa Berlin. Chwała Wielkiej Polski jest wieczna, tylko Konfederacja. Pamiętajcie o tym. Tak będzie! Tak będzie, jak Konfa zwycięży. Wygramy wojnę ze wszystkimi. Pozdro! Moi drodzy, ja tutaj czuję zmowę, nie? Czuję zmowę Związku Radzieckiego i frakcji francuskiej. Oni się przepuszczają przez, że tak powiem, przez terytoria. Tutaj jest podbicie Niemiec. Co tu się dzieje? Nie wiem, co się dzieje. Związek Niezależnych Państw. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego może istnieć, nie? W choju. Tak naprawdę. Moi drodzy, na to wygląda, że Związek Radziecki właśnie z Francją rozebrali się. W sensie rozebrali tę frakcję środkową, przepraszam. Zobaczymy, jak będzie wyglądał pojedynek Francji i Związku Radzieckiego jeszcze. Chociaż Związek Radziecki aktualnie się pojedynkuje z Chinami wielkimi, nieśmiertelnymi, nie? Okej, moi drodzy, po posuchu, że tak powiem, leci desancik na Wielką Brytanię, ale tutaj ten desant to chyba będzie do przeżycia, co? Tak mi się wydaje. Chyba, że mają dominację powietrzną nad Anglią. Nie mają nawet takiej mocnej, w sumie. Chociaż nie, no mają. Leci desant na Portsmouth, 7 breakthrough mają dywizje, które się desantują. Okej. Jest desant, moi drodzy, na Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Południowej, i znaczy ogólnie tej niebieskiej, wjechały właśnie do portu w Dover. No i mamy to. Mamy zdobycie, moi drodzy, Wielkiej Brytanii, prawdopodobnie. W Chinach tragedia, nie? W sensie w Związku Radzieckim. O, moi drodzy, sen każdego Polaka, nie? Dosłownie. Tak na serio. Jezus Maria, Brytyjczycy mają 40... Jezus, co... Nie, to będzie wojna na wyniszczenie, nie? Brytyjczyk ma po 40 dywizji na jednej kratce, stary. Zobaczcie, co tu się dzieje. I teraz widok z Orlana, z drona, moi drodzy. Tak wygląda pole bitwy, a tak wyglądają... Jezus, on ma 38-40 dywizji na jednej kratce. Co tu się dzieje? Zobaczcie. Dwa dobrze zrobione czołgi i zobaczcie, co się dzieje. Pa. Co to jest za kraj? Molotov Tampa. Cokolwiek to znaczy. Jest ofensywa i, moi drodzy, Brytyjczycy będą tutaj topnieć w sekundę, nie? W tej bitwie. Moi drodzy, czy wejdzie reinforcements? Zaraz się przekonamy. Oj, no to będzie nieciekawe dla nich. Tak naprawdę. To będzie dla nich nieciekawe. Ej, konferencja pokojowa jest. Co? Tak szybko? Co się stało? Przecież oni chyba Londynu nawet nie zajęli. Tabili się o Londyn. Już konferencja? What? Panowie, mamy konferencję pokojową, więc powiem wam tak szczerze, wojna pomiędzy Francją, Polską i Związek Radziecki to już jest tylko i wyłącznie koniec. Wiecie co, szczerze? Ja bym chyba MVP tej wojny widzów dla Udachin, tak naprawdę. Bo zjechały pół Związku Radzieckiego. No i Liberia zdobiła jeszcze prowincję.